Lany poniedziałek, 1 kwietnia 2024 roku. Ja nazywam się Jakub Dyktyński, a to jest studio meczowe, nasz tradycyjny program przygotowany i dedykowany kibicom Widzewa szykującymi się do kolejnego spotkania ligowego. Dziś, tak jak powiedziałem, 1 kwietnia, lany poniedziałek, Widzew Łódź podejmie koronę Kielce w sercu Łodzi. Jeszcze raz witam wszystkich kibiców zgromadzonych na stadionie, a także tych, którzy dzisiaj z różnych powodów oglądają nas przed telewizorami. Mam nadzieję, że w rodzinnym gronie. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj kilka atrakcji, sporo materiałów, ciekawych rozmów. Zachęcam do tego, że jeżeli ktoś z Was ma taką możliwość, to żeby kliknąć przycisk subskrybuj, obserwować nas w social mediach. No i oczywiście wspierać naszą klubową telewizję. Tworzymy te projekty dla Was po to, żebyście byli jak najbliżej naszej drużyny, naszego klubu i żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy i żebyście wiedzieli, jak funkcjonuje nasz klub Widzew Łódź. Myślę, że to jest doskonały moment do tego, żeby przybliżyć skład czerwono-biało-czerwonych. Za chwileczkę tradycyjnie Marcin Tarociński, no przesadziłem za chwileczkę, ale za jakiś czas przedstawi Wam jedenastkę, ale ci, którzy dzisiaj siedzą przed monitorami, zapewne są ciekawi, w jakim zestawieniu wystąpią czerwono-biało-czerwoni, a skład wygląda następująco. Rafał Gikiewicz, numer 1, dalej Mateusz Żyro, numer 4, Serafin Szota, numer 5, Fran Alvarez, 10, Andrzej Cyganik, 14, Bartłomiej Pawłowski, kapitan, numer 19, Marek Hanousek, 25, Antoni Klimek, 47, Lirim Krastrati, 62, Fabio Nunesz 92 i Matt Rondić 99. Na takie zestawienie zdecydował się trener Daniel Myśliwiec. Dziś na stadionie spodziewamy się kompletu widzów. Zasiądą również fani Korony Kielce. Wszystko wskazuje na to, że nasz stadion wypełni się do ostatniego miejsca. Jest to możliwe oczywiście dzięki Wam, a przede wszystkim karnetowiczom, którzy wiedząc, że nie pojawią się dzisiaj na stadionie, udostępnili swoje miejscówki, swoje krzesełka tym kibicom, którzy chcą kupić bilet i wejść na stadion. Z tego miejsca w imieniu całego klubu, zarządu i wszystkich osób, które mają na to wpływ, chciałem Wam podziękować za to, bo dzięki Wam blisko 5 tysięcy osób zakupiło bilety i mogą zasiąść na trybunach. W promocję zwalniania miejsc włączył się również nasz widzewski Feniks. Zobaczcie, w jaki sposób to zrobił i jak zachęcał kibiców do tego, żeby zwolnić miejsce i pomóc wypełnić, jak zwykle, serce Łodzi. Święta, święta i po święta. Rozjeżdżali się wszyscy. Pora wstać od stołu. Czas na główne danie świąt. Widzewiacy, w lany poniedziałek widzimy się w sercu Łodzi. Kupujcie bilety, a jeśli wiecie, że musicie zostać w domu, to udostępnijcie miejsce innym kibicom już dziś. Zdobądź wejściówkę na bilety.widzew.com. Główne danie świąt. Właśnie pod tym hasłem rozgrywamy dzisiejsze spotkanie po Wielkiej Sobocie, w trakcie której spotkaliśmy się w sercu Łodzi, by poświęcić koszyczki wielkanocne razem z kapelanem łódzkiego sportu, księdzem Pawłem Miziołkiem. Przyszła Wielkanoc. Czas spędzany w rodzinnym gronie, a dzisiaj główne danie, czyli czas spędzony z widzewską rodziną na naszym stadionie przy Alei Piłsudskiego 138. Ci z Was, którzy są już na stadionie, na pewno nie mogą doczekać się rozgrzewki, a następnie rozpoczęcia spotkania, ale nasi piłkarze przez cały tydzień ostro przygotowywali się do tego meczu. Zobaczmy, jak wyglądały te przygotowania. Nasza klubowa telewizja przygotowała materiał dzień do meczu. I Matt Rondić, a także Serafin Szota przybliżą Wam w krótkim materiale, jak wyglądał ostatni tydzień do starcia z Koroną Kielce. Zapraszam. Mm-hmm.
Myślę, że to naprawdę bardzo udany czas. Dostaliśmy też po sparingu chwilę wolnego, żeby spędzić ten czas z rodziną, zregenerować się, troszeczkę w jakimś stopniu odpocząć od tej piłki, ale też bardzo mocno popracowaliśmy i ten sparing też myślę bardzo, bardzo udany, więc myślę, że jako całokształt to był dobrze wykorzystany czas i dobrze przygotowujemy się teraz do meczu z Koroną. Każdy, kiedy marzył o tym, żeby być zawodowym piłkarzem, wiedział o tym, że te mecze często są w takich terminach i każdy jest z tym pogodzony. No, jeżeli my chcemy grać na najwyższym poziomie, to też mamy przykład Ligi Angielskiej, jak tam te mecze wyglądają, w jakich terminach one są wkładane, więc dla nas to jest normalne, a to, że w tamtym roku bodajże graliśmy chyba w święta, więc dla nas to jest normalne. So yeah, we trained normally like it was league week, and we had this friendly match, and after that we had some free time that we used to rest a little bit and spend some time with family. And everybody came back happy, and I think the team is in good atmosphere and we are looking forward and can't wait for the next match. Yeah, so for us I think every game is important. We don't look who we play against. We don't want to underestimate anyone, or how can I say, to give some big credit to anyone. We always try to play our game, try to win every match, and we know that Corona plays some kind of football. I think we're training, preparing for this, and I know that we will be ready for this, and I hope we get 3 points and win this match. Uważam, że wyglądam dobrze, jestem z siebie zadowolony. Te działania defensywne, uważam, że ta skuteczność jest na wysokim procencie, więc skupiam się przede wszystkim na sobie. Skupiam się na tym, żeby dobrze wyglądać, dobrze trenować, dawać sygnały drużynie i trenerom, że mogą na mnie liczyć i to jest mój cel. A to, czy trener ze mnie skorzysta, czy nie, to już jest gdzieś tam trenera decyzja. Ja robię wszystko, żeby dobrze wyglądać i być gotowym. No tak, zdecydowanie. Korona na pewno ma gorszą sytuację od nas, ale i też pamiętamy, jakie zawsze ciężkie są to mecze z takimi drużynami, więc my przede wszystkim będziemy chcieli skupić się na sobie, żeby wdrożyć ten plan, który trener cały czas nam nakreśla. Myślę, że jeżeli wszystko będzie tak jak sobie tutaj planujemy, to będzie dobrze. For me, I'm the first guy on our top who is doing pressing. For me, I said this before, it doesn't matter if I need to run, if I need to fight, if the team will win, if it will help the team to win. So for me, I'm always happy to give all of my power and strength to help the team win the games, and of course to score goals, what is the most important thing for strikers. But both, for me, the both would be a good combination. Yeah, so like I said before, like we spoke, both of us, that outside of the pitch we have really good connection. We are like neighbors, we travel with the car every day to training, and we have, how can I say, very good connection. We clicked between each other, and I think on the pitch the same. I think in the future we can play together sometimes as the two strikers. That we showed some games that we can play together, but it's up to coach to make this happen. But on the pitch we understand each other too, but how can I say about rivalry? Of course, both of us wants to play, this is normal, and but we don't show it like some we don't show it in a bad way, we show it in a good way, that we try to make each other better, and we are pushing each other to become better.
Widzewa Łódź, a w zasadzie bramkarze naszej czerwono-biało-czerwonej jedenastki wybiegli już na boisko. Myślę, że to jest dobry moment, żeby jeszcze raz powitać ich głośnym RTS. A ze mną jest już Krzysztof Sędzicki, WP Sportowe Fakty, a także telewizja Toja. Pod krawatem wielkanocnie. Zgodnie z obietnicą jest wszystko. Jeszcze sobie poprawię tutaj, bo to rzeczywiście było szybko. Możemy ujawnić ludziom na stadionie, a także naszym... Właśnie, bo jesteśmy na stadionie. Tak, jesteśmy na stadionie. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Chciałem zapytać, czy spaliłeś dzisiaj już sałatkę jarzynową? Sałatki jarzynowej nie spożywałem, ale był żurek i był bigosik, więc tak, są spalone, ale najlepsze jest to, że jak się jedzie tutaj, to jest pod górę, czyli spaliłem więcej niż jak będę wracał. Nie mamy na razie dużo czasu, bo już za chwileczkę piłkarze pierwszej drużyny wybiegną na rozgrzewkę. Przywitamy się z kibicami za pośrednictwem naszego speakera już oficjalnie w trakcie dzisiejszego meczu, ale chciałem cię szybko zapytać, jakiego meczu się dzisiaj spodziewasz? Miałeś okazję oglądać Koronę, chociażby na ich stadionie, a także no, oczywiście w starciach Widzewem, ale także w starciu z naszym lokalnym rywalem. Więc jestem ciekawy, jakiego spotkania właśnie się spodziewasz z drużyną przeoraną trochę kontuzjami. Spodziewam się spotkania z elementem zaskoczenia, chociażby dlatego, że po pierwsze mamy okres świąteczny, kto jak trenował, to się okaże, po drugie jesteśmy po przerwie na kadrę, czyli no też jeżeli był moment na to, żeby potrenować, coś sprawdzić, to teraz, pierwszy raz właściwie w tym roku kalendarzowym po tym starcie zimowym. No i myślę, że biorąc pod uwagę to, że dla Widzewa każdy inny wynik niż zwycięstwo nie będzie sukcesem. Dla Korony chyba też, biorąc pod uwagę to, że tam balansują na granicy utrzymania. No to jednak tak może być. Dzisiaj Puszcza Niepołomice no, straciła 2 punkty, ale mimo wszystko no, zapunktowała za jeden. I dziś podzieliła się oczkami z Radomiakiem, więc dla Korony to jest okazja do tego, żeby odskoczyć bezpośredniemu przeciwnikowi w walce o utrzymanie. No, mówię trochę więcej o Koronie, no bo Widzew jednak nieco spokojniejszy. Widzew spokojniejszy to jest po pierwsze, a po drugie no, widzimy, jak dużo może się zmienić w tabeli w ciągu, no może niekoniecznie jednej, ale 2 kolejek. Jak bardzo 6 punktów możecie oddalić od strefy spadkowej. Mało tego, jeżeli jest gdzieś w środku tabeli, to niektórzy jeszcze marzą, może gdzieś tam się uda podkręcić puchary. To jest sygnał do tego, żeby oddać głos już Marcinowi Tarcińskiemu. Marcin, mikrofon jest tu. Oficjalnie rozpocznijmy nasze dzisiejsze zawody. Jeszcze minuta. Okej, w takim razie jeszcze poczekamy, jeżeli Marcin jest w gotowości. No to jeszcze wróćmy do tematu. Rzeczywiście, no to starcie dzisiaj jest bardzo ważne. No to 2 słowa jeszcze, co dzisiaj może przeważyć z twojej perspektywy. Wydaje mi się, że to, kto jaką ma kadrę, w takim sensie, kto sobie z pewnymi problemami zdrowotnymi poradził, no bo to też jest, tam wiemy, że mogą jakieś mikrourazy się pojawić. No i myślę, że też to, czy będzie jakiś element zaskoczenia, przyspieszenia, kto jak rozłoży siły. Wiemy, że już Widzew miał takie mecze, że może w tej pierwszej połowie wystrzelał się z energii, w drugiej brakowało, ale później z Jagiellonią tak było chociażby, ale później okazało się, że drużyna wyciągała wnioski i na przykład właśnie działo się tak, że może ta pierwsza połowa nie była jakaś przekonująca, ale druga, tam już był cios. Już mamy oficjalnie potwierdzenie. Marcin Tarociński, speaker Widzewa Łódź. Pora na oficjalne przywitanie kibiców w sercu Łodzi. W imieniu piłkarzy, trenerów i zarządu Widzewa Łódź witam tych wszystkich kibiców, którzy już pojawili się na trybunach w sercu Łodzi w świąteczny poniedziałek 1 kwietnia. Witam was serdecznie. Drodzy państwo, przed nami mecz 26. kolejki PKOBP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Koroną Kielce. Do tej pory rozegrano już część spotkań. W sobotę Raków Częstochowa zremisował z Ruchem Chorzów 1-1. Jagiellonia Białystok pokonała ŁKS 6-0. Piast Gliwice zremisował ze Śląskiem Wrocław 2-2, a Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 3-1. W rozegranym dziś meczu Puszcza Niepołomice zremisowała z Radomiakiem 1-1, natomiast w trwającym spotkaniu Stal Mielec jeszcze przed chwilą remisowała z Lechem Poznań 0-0. Dla nas oczywiście mecz numer 1, Widzew Łódź, Korona Kielce. Zaczynamy punktualnie o godzinie 17:30. Po naszym spotkaniu dzisiaj jeszcze jeden mecz. W Zabrzu Górnik podejmować będzie Legię Warszawa. Na jutro przewidziano jedno spotkanie. Warta Poznań zmierzy się z Zagłębiem Lubin.
Na prowadzeniu aktualnie Jagiellonia Białystok 51 punktów, przed Śląskiem Wrocław 47, Rakowem 45. Widzew Łódź na 10 pozycji, 32 punkty na naszym koncie. Nasz dzisiejszy rywal Korona Kielce jest 15, ma 24 punkty na koncie. Dziś oczywiście liczymy na to, że widzewiacy poprawią bilans meczów z Koroną. Ostatnio lepiej nam szło na wyjeździe aniżeli w Łodzi i najwyższa pora pokusić się o komplet punktów z drużyną z Kielc w sercu Łodzi, czego oczywiście wam i sobie serdecznie życzę. Za chwilę kolejne informacje dotyczące dzisiejszego spotkania, a także kilka sympatycznych uroczystości, które przewidzieliśmy i zaplanowaliśmy je przed dzisiejszym meczem. Przyłapani, że tak powiem. Teraz już tylko w gronie tutaj telewidzów Widzew TV. Ja ze swojej strony witam wszystkich tych, którzy dołączyli w trakcie. Marcin nas już oficjalnie przywitał. Pora trochę porozmawiać o Widzewie, mam wrażenie, bo nasza drużyna w ostatnim czasie naprawdę notuje dobre wyniki na stadionie, bo wygrana z Górnikiem Zabrze, który jest jedną z najlepszych drużyn wiosny, z Legią Warszawa oczywiście, która być może nie notuje jakiegoś świetnej rundy, ale jednak no zawsze jest groźna, no i w ostatnich latach wiemy, no klątwa i... W ogóle zwycięstwo z Legią. To no jest, tak, to jest coś dużego, no ale generalnie no 5 ostatnich meczów, no Widzew jest absolutnym topie ligi. No nie chciałbym tu pompować jakiegoś balonika, ale gdzieś ta maszyna trenera Daniela Myśliwca jest coraz lepiej naoliwiona. To coraz lepiej się rozumie. No myślę, że swoje robi też okres przygotowawczy przepracowany z tym samym trenerem, gdzie Daniel Myśliwiec mógł sobie całą kadrę przejrzeć, sprawdzić rozmaite ustawienia. Mnie zawsze imponuje spokój u trenera Myśliwca, niezależnie od tego, czy zespół efektownie wygrywa, czy wygrywa ważny mecz, tak jak właśnie z Legią, czy nawet jak remisuje z Krakowią w ostatniej chwili, to jest raczej spokojny, wyważony w tym, co mówi, bo podejrzewam, że w szatni jest różnie. Ale no, to jest coś, co sprawia, że zespół ma zaufanie Daniela Myśliwca i Daniel Myśliwiec ufa zespołowi. Dzisiaj w składzie nie ma Pawła Zielińskiego, nie ma Mato Milosza. Słynne drobne urazy, ale tutaj mogę podkreślić, że rzeczywiście raczej nie są to groźne kontuzje. Paweł, naciągnięcie ścięgna, z tego co pamiętam. Za chwileczkę będę mógł to zweryfikować, ale z kolei Mato gorzej poczuł się podczas jednych zajęć. Wyszedł na USG, trenował indywidualnie. Niestety profilaktyka, czy może prewencyjnie, zdecydowano, że jeszcze nie jest gotowy do gry. Będzie skierowany na kolejne badania. Informacja, żeby was trochę uspokoić. Kontynuujemy naszą rozmowę. No bo właśnie, nie mamy dwóch tych prawych obrońców i dzisiaj Lirim Castrati na tej pozycji. Myślę, że to jest też powód, dla którego Ernest Terpiłowski jest w kadrze. W ostatnim sparingu był testowany na prawej obronie właśnie i mam wrażenie, że no, to jest jeden z takich aspektów, który budzi nieufność kibiców Widzewa, no bo te ostatnie mecze Lirima były no, oceniane przez nich słabo. Jestem ciekawy, czy twoim zdaniem jest jeszcze gdzieś tam szansa, że ten zawodnik zaskoczy, to jest element tej słynnej aklimatyzacji, czy jednak to jest już transfer, który należy odrzucić? Aklimatyzacji może też, ze względu na to, że on chyba najpóźniej dołączył ze wszystkich piłkarzy Widzewa w tym okienku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no teraz był też na to czas, żeby popróbować różnych wariantów. Trzecia rzecz, pamiętajmy, że jaka jest rola w tej chwili bocznego obrońcy, zwłaszcza kiedy dochodzi do akcji ofensywnych, oni się muszą podłączać do tych akcji ofensywnych, oni mają dużo zadań też w ataku, oni muszą dużo biegać. Z kolei w defensywie, no powiem tak, jestem bardzo ciekaw właśnie na tle takiej Korony, nie chcę stereotypizować, natomiast na tle zespołu takiego właśnie ligowego, wyrachowanego, potrzebującego punktów, być może dzisiaj trochę kopiącego bardziej niż grającego w piłkę, to jest też dobry test dla Lirima Castratiego. Myślę, że to jest właśnie moment, że przekonamy się też o jego możliwościach, wartościach. Myślę, że to jest dobry moment, żeby spojrzeć na tabelę PKO Bank Polski Ekstraklasy, bo tutaj zobaczymy tą różnicę. Oczywiście widzę w 10 miejsce, dorobek 32 punktów, Korona 24 oczka, ale gdy przyjrzymy się statystykom i myślę, że to jest też bardzo ważne, szczególnie te w posiadaniu piłki i tak dalej, przejdźmy może sobie do tej drugiej planszy, no to te różnice są bardzo niewielkie, no bo spójrzmy na przykład na współczynnik goli oczekiwanych.
To jest również 27,2. No, widzę tutaj bardzo podobne te statystyki. No, to też wynika z tego, że zespoły w sumie tak punktowo nie są aż tak daleko od siebie. Wiemy, że te ostatnie rezultaty Widzewa zrobiły swoje i pomogły unieść się trochę w tabeli, ale to nadal jest taka, to jest różnica właśnie ledwie kilku punktów. Korona, wygrywając na przykład dwa mecze, już nagle by się do Widzewa zbliżyła. To też jest... To też pokazuje, jaki duży ścisk mamy w tej Ekstraklasie, jak dużo ważą na przykład właśnie takie mecze wygrane przez Widzew w ostatnim czasie, przez ten mecz z Legią, tak? Mówimy o Górniku, o uratowanym wyniku z Krakowią. Też jeden punkt, myślę, że przy tej sytuacji też dużo robi. W Krakowie myślę, że raczej mieliśmy poczucie takiego niedosytu w związku z bramką Krakowi w końcówce. Tak, to aczkolwiek... właśnie... Ale rzeczywiście, no jednak punkt, prawda? Gdzieś tam ten dorobek się ciułam. Wydaje mi się, że tymi zwycięstwami Górnik, Legia, Widzewiacy przede wszystkim zbudowali takie poczucie zaufania i odkupili trochę winy z końcówki jesieni, gdzie po zwycięstwie z Lechem przyszła seria porażek. No gdzieś tam trochę to zaufanie zostało nadwyrężone. Teraz Łodzianie są w bezpiecznej sytuacji, a Korona, właśnie ta Korona nieszczęsna, dzisiaj jest w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jeśli mogę poprosić ponownie o tabelę. Oczywiście tu też może zostać na chwileczkę, no bo te powiedzmy miejsce w tabeli to jest jedno, no ale w pięciu ostatnich meczach tylko 3 punkty. No i to były takie porażki jak na przykład z Zagłębiem Lubin, gdzie no spore kontrowersje, bo było poczucie, że drużyna została trochę przez sędziego Daniela Stefańskiego skrzywdzona. Gol szykawki w doliczonym czasie gry, minimalny spalony. Mam w pamięci chyba remis z Krakowią, zaraz sobie to zweryfikuję. Tak, 1-1 remis z Krakowią. Tak, w ogóle ostatnio z Pogonią 2-2, no ale... Jeszcze generalnie... z Legią było 3-3 dla uzupełnienia. Ale gdzieś te punkty Koronie uciekają, bo żeby być bezpiecznym trzeba wygrywać. No i dzisiaj spotkanie, w którym rywalizacja, w której zazwyczaj wygrywają goście. Ostatnie spotkanie tu na stadionie, no bolesne lanie ze strony drużyny Kamila Kuzery. Zresztą to jest w ogóle najwyższe zwycięstwo w historii kariery trenerskiej tego szkoleniowca. 3-0. No, jestem ciekawy właśnie, czego spodziewać się po tej drużynie, bo mam wrażenie, i patrząc nawet po ten skład, na ten skład, no dzisiaj drużyna no, nie będzie ustawiona bardzo ofensywnie, mimo że dwóch napastników. Tak, no właśnie tak patrzę, jakie są, nazwijmy to, prowizoryczne ustawienia i tu widzę, że raczej tak, Dalmau z szykawką. I teraz pytanie brzmi, jak do tego, inaczej, czy Korona chciałaby rzeczywiście wyjść z kontrą i zagrać, nie wiem, na szykawkę czy na Dalmau, na tych piłkarzy bramkostrzelnych, czy jednak będzie więcej kreacji? Wydaje mi się, że jednak łatwiej będzie Koronie oddać piłkę Widzewowi, przynajmniej na początku, i wyczekać moment, bo wiemy, że Widzew ma też momenty krytyczne, że może czasami z tyłu gdzieś przeciekać. Oczywiście Rafał Gikiewicz w bramce zaczyna to ustawiać wszystko, natomiast no wiemy, że każdy szuka słabych punktów. No, wiemy, że tak samo w Kielcach mecz zremisowany 1-1. Pytanie brzmi, kto tam był faworytem? Czy Korona, bo grała u siebie, czy Widzew, który przyjeżdżał jako drużyna, która jednak ma aspiracje takie, żeby przynajmniej pozostać, nie mówię nawet w Ekstraklasie, pozostać w środku, żeby nie powiedzieć, gdzieś tam atakować ósemkę. Miejsce w top 8 chyba wszyscy by wzięli w ciemno po tym sezonie. Znaczy cel był podstawowy, zdobyć więcej punktów niż w poprzednim sezonie. No dałoby to na pewno, no wiemy już, no matematyka wskazuje, że w tym sezonie będzie potrzeba mniej punktów do utrzymania niż w zeszłym sezonie. I myślę, że widzę może, nie chcę tutaj mówić w ten sposób, bo to świadczy powiedzmy pierwsze o pysze, a drugie wiemy jaka jest piłka, jest bardzo nieprzewidywalna, ale gdyby widzę zdołał się utrzymać dużo wcześniej, zapewnić sobie tak matematycznie, no to na pewno ten cel byłby łatwiejszy do realizacji, bo presja po prostu spadnie, tak mi się wydaje, że to jest dosyć ważne. No pamiętamy jak to po bramce Dominika Kuna ciśnienie po meczu w Legnicy opadło, bo już to utrzymanie było, już można było spokojnie dokończyć sezon, ale nawet zobaczmy, nawet to właśnie ten mecz z Koroną nie był taki spokojny, on był wręcz za spokojny, bo się okazało, że jeszcze taki kubeł zimnej wody został wylany, ale właśnie z drugiej strony im szybciej się utrzymasz, tym większy masz spokój, tym bardziej możesz już, no to chyba nie jest tajemnicą, możesz już zacząć negocjować, budować kadry na nowy sezon, przeglądać pewne rzeczy i po prostu lepiej się przygotować, bo jeżeli balansujesz na granicy ekstraklasy pierwszej ligi, to zawsze jest ten niepokój.
spokój, bo robisz wszystko, żeby pozostać w tej ekstraklasie, a kiedy już jesteś tym zespołem, który może sobie pozwolić na to, żeby się po pierwsze utrzymać, po drugie popróbować pewnych rzeczy w tej lidze, no to już startujesz z innego poziomu, nawet od pierwszej kolejki nowego sezonu. Przed chwilą za nami krótkie ujęcie z boiska. Dwie zaprzyjaźnione jednostki OSP otrzymały pamiątkowe koszulki od prezesa zarządu Widzewa Łódź. I myślę, że to jest idealny moment, żeby przejść do jednego z głównych dań dzisiejszego programu. Sponsorem transmisji dzisiejszego meczu, a także jednego z kolejnych spotkań jest firma SM System, jeden z członków Widzewskiego Klubu Biznesu, jeden z najemców lóż na naszym stadionie. Do wygrania w naszym konkursie będzie bilet VIP na mecz z Piastem Gliwice. By wygrać, należy będzie odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie, a następnie przesłać tę odpowiedź na mail redakcja@widzew.com. Podsumowując, odpowiadamy na pytanie w mailu redakcja@widzew.com. Liczy się oczywiście kolejność wysyłanych poprawnych odpowiedzi. Do wygrania jeden bilet VIP na mecz z Piastem Gliwice, który już za tydzień. A pytanie brzmi, kto był ostatnim strzelcem bramki dla Widzewa w starciach z Koroną Kielce? Powtarzam pytanie, kto był ostatnim strzelcem bramki dla Widzewa w starciach z Koroną Kielce? Tę odpowiedź przesyłamy na maila redakcja@widzew.com. Ze zwycięzcą skontaktujemy się indywidualnie. Zachęcam do zabawy. Myślę, że nagroda jest jak najbardziej godna, a jej fundatorem jest firma SM System, sponsor transmisji dzisiejszego spotkania. Wiesz, co teraz wszyscy robią? Biorą od razu tutaj aplikacje, no odpalają. Liczę. Tak, oczywiście wszystko. Ale powiem szczerze, ja bym też nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie tak z pamięci. Nie będę podpowiadał, ale... Tak, nie będziemy podpowiadać. Tak, tak. Na razie zachęcam do tego, żeby po prostu wziąć udział w naszej grze. Dzisiaj w ataku Imad Rondić, mam wrażenie, że jest to napastnik, który początkowo, trochę może jak Lirim Castrati w tym momencie, zbierał niepochlebne wypowiedzi związane trochę z, tak powierzchownie ocenianą jego toporną techniką, a tu się okazuje, że to jest świetny pivot, facet, który potrafi grać fizycznie, który na środku bądź na linii na środku boiska bądź na linii szesnastki jest świetnie w stanie się zastawić, powalczyć z najlepszymi defensorami ligi, a jeszcze dodatkowo potrafi dorzucić coś w klasyfikacji kanadyjskiej, czy to gola, czy asystę. Jak oceniasz ten transfer tego zawodnika jak do tej pory, który dzisiaj wybiegnie w podstawowym składzie? No, przede wszystkim chyba też musiał trochę zapracować na zaufanie. Wiemy, że nawet jeżeli mogą być najlepszymi przyjaciółmi, to gdzieś ta rywalizacja na przykład z Jordim Sanchezem jest i jest. I to też daje pewne pole do popisu później. To znaczy, Jordi dzisiaj zaczyna na ławce, ale może być tak, że się naładuje i wejdzie na 15 minut i też da więcej. Wiemy, że bardzo lubi czerpać też tak od kibiców. No ale dobrze, mniej o Jordim, bardziej o Rondiciu. Piłkarz, który też, ja zawsze wymagam od napastnika tego, żeby chociażby od niego piłka się odbiła i żeby wpadła do bramki. To się dzieje w przypadku Rondicia. Może trochę w cieniu teraz po ostatnich meczach, nie wiem, jak trafił Fran Alvarez na 1-0 z Legią, to też tak, to on został tym głównym bohaterem, ale pamiętajmy, że napastnik jest przede wszystkim od strzelania bramek, ale myślę, że też ma określone zadania. Ja bym chciał, chociaż nie wiem, czy już tego nie było, chciałbym usłyszeć taki krótki wykład na trenera Myśliwca na temat, jak on postrzega pracę napastnika, a w szczególności Imada Rondicia. No myślę, że Imad Rondić jest przede wszystkim pierwszym obrońcą i no musi dużo pracować w defensywie, przy pressingu, ale także no, męczyć defensorów przy tych długich piłkach ze strony Rafała Gikiewicza. On często rozsyła je na skrzydła, tam skrzydłowi bądź wahadłowi pracują na to, żeby je zgrać w tej drugiej piłce właśnie. Rondić też musi powalczyć, pokąsać, że tak powiem, tych defensorów. Wspomniałem o Gikiewiczu i to myślę jest dobry moment na to, żeby poświęcić teraz kilka minut na tego zawodnika. Był on gościem w naszym oficjalnym sklepie w ramach cyklu spotkań z piłkarzami pierwszej drużyny. Frekwencja jak zwykle nie zawiodła, stanęliście na wysokości zadania, udowodniliście, że ludzie Widzewa kochają nasz klub. Zobaczcie, jak wyglądała ta wizyta. Było na co popatrzeć. We'll be right back.
Ten tłum za moimi plecami mówi wszystko. Dzisiejsze wieści z Piłsudskiego będą poświęcone naprawdę niesamowitemu spotkaniu w oficjalnym sklepie Widzewa Łódź. Naszym gościem jest Rafał Gikiewicz, a ten tłum mówi samo za siebie, jakie jest zainteresowanie tym spotkaniem. Zobaczcie, jak przebiegało to wydarzenie, co mówili kibice, jakie były wrażenia, ile przyszło dzieciaków. No i wejdźcie do środka razem ze mną i tymi wszystkimi kibicami. Bardzo fajna okazja, w szczególności dla dzieciaków, żeby spotkać się ze swoimi idolami, przybić piątkę i zdobyć autograf piłkarzy, których podziwiałem z trybuny. To też jak gdyby pokazuje pewną otwartość zawodników, że nie są jak gdyby takim hermetycznym środowiskiem i tylko możemy ich zobaczyć na stadionie, ale tu możemy zamienić zdanie, przybić piątkę, taką rodzinną atmosferę trochę poczuć. Jestem tu zgarnąć autograf od Rafała Gikiewicza. Tutaj też wszyscy czekają, no i mam nadzieję, że wyjdę tutaj z zdjęciem z autografem. Giki, dobrze, żeby bronił z koroną. I druga też. Kibice są z nami, są ze mną, cieszę się bardzo, to jest przyjemność, ponad 2 godziny rozdawania autografów. Dużo dzieci przede wszystkim to też cieszy, bo jednak z pokolenia na pokolenie ta miłość do Widzewa pewnie jest przekazywana w domach. Fajne parę słów, byli kibice z Niemiec, naprawdę fajny wieczór, tylko się cieszyć, myślę, że częściej możemy coś takiego organizować, ja jestem za. Rafał Gikiewicz, osąd bohatera. Jesteś, powiedzmy, pozytywnie nastawiony w związku z przyjściem tego zawodnika do Widzewa. No już miał za sobą kilka meczów. Moim zdaniem były mecze bardzo dobre, ale też mecze, w których mógł zachować się lepiej. Jestem ciekawy twojej opinii na temat Rafała. Wiemy, że Rafał Gikiewicz lubi robić wokół siebie klimat. Nie powiem dobry, zły. Klimat. Bo to tak trochę jest. Przychodzi, wszyscy mówimy, o... Przyszedł Rafał Gikiewicz, ten Rafał Gikiewicz, tych Rafałów Gikiewiczów. Człowiek, który ma gadane, człowiek, który lubi spotykać się z ludźmi. No taka trochę, nie chcę mówić chodząca reklama, ale bardzo pozytywnie nastawiony, pokazujący, że piłka to nie jest tylko kopanie piłki, tylko to jest coś więcej. No i człowiek bardzo pozytywnie nastawiony do życia, a poza tym mega doświadczony i w tym momencie, w którym Widzew się znalazł, no bo całkiem zrozumiałe było puszczenie Rawasa. Myślę, że no nie jednej osobie gdzieś szczęka opadła na zasadzie wow, przychodzi do Widzewa, czyli do klubu, no co by nie mówić, wtedy też z drugiej połówki tabeli Ekstraklasy. No i myślę, że tutaj też, tak jak powiedziałeś, to wow, ten element taki psychologiczny, to jest najważniejsze w tym wszystkim, bo po pierwsze, no już nie mówię o zainteresowaniu ligi, mediów, bo to jest zawodnik no, wyższego formatu niż Ekstraklasa, no ale mam wrażenie, że to miało też wpływ właśnie na przeciwników. Jego przyjście przed derbami Łodzi uważam za majstersztyk, bo mam wrażenie, że to był element, który trochę, jakby to powiedzieć, przestraszył. Albo na pewno troszeczkę ostudził nadzieję. Albo inaczej, odwrócił uwagę, w sensie takim, że derby to wiadomo, no mecz nie jak każdy inny absolutnie, ale z drugiej strony uwaga skupiała się nie tylko na tym, że to są derby, ale na tym, że Rafał Gikiewicz przychodzi do Widzewa. To też myślę, że pod kątem mentalnym, ale obojętnie kto, nawet myślę, że dzisiaj piłkarze Korony, widząc, że w bramce jest Rafał Gikiewicz, też mają na uwadze, że trzeba będzie dać coś ekstra. Rzeczywiście tak, ale mam wrażenie, że
No dobra, Aleksander Bobek. Nie chcę tutaj się skupiać na Ostatni bohatera. Tak, nie, ale no, facet przyjął teraz bramkę za plec, za kołnierz z Jagiellonią i wydaje mi się, że gdyby jeden z młodych bramkarzy Widzewa, którym gorąco kibicuje, wystąpił na przykład w takim spotkaniu z Legią czy z UKS-em, no to mógłby być problem. Tutaj Rafał jest taką postacią, która gwarantuje, że on się wyciszy względem trybun. Jego to napędza, on tutaj jest w stanie nawet prowokować te trybuny. I to jest moim zdaniem bardzo ważny, tak jak też, no znowu wracam do tego, co mówiłeś, ważny atut w kontekście tego wow. Ja myślę, że tylko tak, skoro padło porównanie do Bobka, myślę, że on też sobie trochę zapracował pierwszymi meczami, nie wiem, obronionym karnym z Legią właśnie. I też początek sezonu miał taki, że Ekstraklasa na niego spojrzała, mówi wow, młody, zdolny. Okej, okay. Potem oczywiście, no, to jest najgorsza defensywa ligi i to jest gość, który wpuścił najwięcej chyba bramek, tak, w całej lidze. Pytanie, czy nie przyjął najwięcej strzałów w ogóle, to można by sprawdzić. I to jest druga rzecz, ile bramek by nie wpadło, gdyby nie on. Natomiast w przypadku właśnie Rafała Gikiewicza, to jest człowiek, który właśnie w drugą stronę, nawet jakby gdzieś wpuścił jakąś bramkę, to myślę, żeby mu to wybaczono, bo on ma ten taki handicap tego doświadczenia, tego podejścia. Oczywiście, gdyby za dużo tych bramek się pojawiło, też byłoby źle, ale no, też chodzi o to, że jemu też kibice muszą zaufać i on też chyba to zaufanie sobie też powoli zyskuje. Za kilka minut mamy łączenie z Murawą. Będziemy mieli okazję zobaczyć całkiem fajną uroczystość poświęconą Markowi Hanouskowi. Nasi realizatorzy pokazują nam, że mamy 3 minuty. Zawodnik, który odhaczył już 100 meczów ligowych w barwach Widzewa. No, kilka pucharowych dorzucił, ale nie było ich wiele. No, w tym momencie zawodnikiem, który ma tych występów w barwach Widzewa najwięcej jest Dominik Kun. To jest też dla mnie w pewien sposób niespodzianką, bo tych meczów ma bodajże 124 we wszystkich rozgrywkach. A Hanousek, no to jest też, mam wrażenie, taka, no dobra, może górnolotnie, ale ikona tego reaktywacyjnego Widzewa z ostatnich lat, bo to jest człowiek, bez którego ja sobie nie wyobrażam Widzewa z ostatniego okresu. Gdybyśmy trzymali się terminologii, tu chyba nawet narzuconej przez prezesa Michała Rydza, która właśnie mówi o tym, że warto Widzew postrzegać na tle Ekstraklasy nie jako klub z ponad 100-letnią historią, tylko jako klub z historią 10-letnią, tak? Raczej tak od momentu reaktywacji. I rzeczywiście, gdybyśmy zachowali te proporcje, to tak, Marek Hanouszek i myślę, że Dominik Kun też, zwłaszcza, że zdaje się, że to jest jedyny człowiek, który w tym meczu przypominanym ostatnim wygranym tutaj, tak? Jedyny człowiek, który zagrał z tamtego składu i dzisiaj też w tym składzie szerokim, powiedzmy, jest szansa, że połączy te mecze, ale to też pokazuje, jak dużo zmian, że to już nie jest tak łatwo się przywiązać do klubu, a jednak w paru takich przypadkach jest. Już można powiedzieć, Hanouszek jest nasz, tak? Kun też. Znaczy, no, Hanousek był takim piłkarzem, który trafił do Widzewa chyba 3 lub 4 dni po wygranym meczu z Koroną Kielce w 2021 roku. Ta runda taka covidowa, jeden mecz zagrany awansem przez Widzew. Widzew walczył wtedy o to przejść, no wiemy, wywrócił się po drodze, ale miał taki niezły start, pokonał Koronę wtedy 2-0. Pokonał Stomil Olsztyn chyba 1-0. Zremisował oczywiście w derbach Łodzi 2-2, przewrotka Ricardinho, przegrał w Sosnowcu 3-0. Takie były historie, ale sam ten początek był taki dosyć udany i te nadzieje tak trochę urosły, że może się uda. A jedynym zawodnikiem był Dominik Kun w tamtym składzie, który zresztą z ławki wszedł i tak dalej. Więc a piłkarzem, który chyba dzisiaj też zaczyna na ławce. Tak, ale wtedy piłkarzem, który po 400 dniach wrócił do składu Widzewa, był, uwaga, Przemysław Kita. I to właśnie, gdzie był Widzew wtedy? A bramki strzelali z tego, co pamiętam. Będziemy sprawdzać. Nie, Samiec Talar, no, który trafił do Widzewa i chyba Gach. Więc piłkarze, którzy gdzieś tam przyszli do Widzewa ratować mu rundę, ratować sezon. Paweł Tomczyk z rzutu karnego. Tak, i drugiego chyba nie strzelił też. Tak, a Piotr Samiec-Talar się zgadza. No, a czyli Tomczyk strzelił, nie Gach. Tomczyk. No. Tomczyk. Czekam na sygnał od realizatorów. Ile mamy jeszcze, panowie, jeśli mogę podpytać? Czekamy jeszcze na sygnał z Murawy, no ale tak jak rozmawiamy, no to jest piłkarz, który teraz przedłużył kontrakt, wszystko wskazuje na to, no, że zakończy karierę w Widzewie, jeśli zdrowie mu na to pozwoli, i jest to facet, który gdzieś tam, no już myślę, związał się z naszym miastem, no tak, no nie lubię takich słów, no ale no, jakby no, moim zdaniem dla takich młodszych pokoleń to jest ikona po prostu klubu w tym momencie. Zwłaszcza, że on też rósł razem z Widzewem. Przychodził do wówczas pierwszoligowego, tak, klubu, nie wiedząc, co go do końca czeka, bo to, że aspiracje, to jest jedno,
Oczekiwania względem niego pewnie też nie małe, a z drugiej strony on później też musiał temu sprostać. On też no, jest kluczowym piłkarzem, jeżeli myślimy o Widzewie walczącym o awans do Ekstraklasy, o tym, żeby w tej Ekstraklasie też był, grał z powodzeniem. To już nie jest tylko walka o to przetrwanie, o to utrzymanie, ale rzeczywiście Widzew grający, gdybyśmy mieli powiedzmy z tego, co w tej chwili jest, wybrać piłkarzy, którzy na pewno muszą się znaleźć w wyjściowym składzie, no pewnie byśmy postawili na Gikiewicza, no bo wiadomo, że bramka, tak? Pewnie Bartek Pawłowski. I ja bym tutaj nawet na trzecim miejscu postawił na Marka Hanuszka. Budujesz taki szkielet i tutaj wokół Marka też budujesz piłkarzy, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Wydaje mi się, że na to sobie już też zapracował i sportowo, i też taką dobrą, pozytywną interakcją z kibicami. Wywołałeś ten temat i jestem ciekawy. Ten wątek będzie się pojawiał jeszcze wielokrotnie w naszych programach, w przyszłych studiach meczowych, czy w jakichś innych treściach tworzonych przez Widzew TV. Ale patrzę na skład czerwono-biało-czerwonych, patrzę na pozycję w tabeli i tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj dzielić skóry na niedźwiedziu. Nie Januszu, ale Baduncy. Ale jestem ciekawy, o co Widzew powalczy w tym sezonie. No wspomniałeś o tym, żeby to miejsce było wyższe, ale jestem ciekawy, na co twoim zdaniem Widzew stać, tak gdyby to zebrać trochę do kupy, bo nie chcę nazywać tego też frazesem, ale wiemy, jaki jest cel. Zdobyć więcej punktów niż w poprzedniej rundzie, to jest takie bezpieczne, ale faktycznie oddające cel dla drużyny Daniela Myśliwca. No ale mamy za sobą takie mecze jak na przykład przegrana z Jagiellonią, kandydat już bardzo poważny do zdobycia tytułu mistrza Polski, ale jednocześnie wygrana z Górnikiem Zabrze, drużyną, która gdzieś aspiruje, żeby zahaczyć tam się w walce o puchary, no bo matematyka im na to pozwala. No i z drugiej strony porażka ze Śląskiem, Wrocław, strata punktów z Krakowią. I jestem ciekawy, jak ty, czy środowisko dziennikarskie postrzega te szanse tej drużyny. Ja myślę, że trzeba też patrzeć przez pryzmat... Mówię niestety ze względu na konkurencyjność, bo już myślę, że jeżeli tam ten wątek się pewnie przewinął, może nie w tym studiu, ale w jakimś poprzednim, ja uważam w ogóle, że ta Ekstraklasa jest za duża, a chociażby to też jednym z powodów jest właśnie słabość Beniaminków. Drużyny, które tutaj wchodzą, no szybko się z tą ligą żegnają. I wiele wskazuje na to, że w tym sezonie też przynajmniej dwóch Beniaminków może to samo znowu spotkać. I to też powoduje, że drużyny, jeżeli już się złapią w tej Ekstraklasie, to są w stanie powalczyć o coś. Nie mówię o takim jednorazowym wyskoku, bo był taki, przecież zachwycaliśmy się po awansie, nie wiem, Radomiakiem, czy Wartą Poznań. Widzewem, tak, ale później ten kurz opadł i się okazało, że była walka do samego końca. Teraz wydaje mi się, że przy tym składzie, przy tych możliwościach, przy tej stabilizacji też na wielu płaszczyznach, to może być walka o właśnie, jeżeli będzie miejsce ósme, będzie okej, naprawdę. No słyszę, że już chyba. Tak, chyba już za chwileczkę. Pora na krótkie uhonorowania. Miesiąca lutego. Jeśli gol z Górnikiem Zabrze. No, Diliberto. Nagroda Bramki Miesiąca, sponsorowana przez firmę Niwa. Piękne uderzenie w starciu z Górnikiem Zabrze. No przepięknie przywitał się Francuz z widzewską publicznością. Wejście na dosłownie kilka minut. A następnie no gol Stadiony Świata. Trochę brakuje teraz tych bramek, bo nawet spotkałem się z takim stwierdzeniem, że zawodnik niczym trochę Filip Michajlewicz, nie wiem czy pamiętasz takiego piłkarza w Arfach Widzewa, piękna bramka, dribbling, a potem no trochę tak wszystko to opadło, a teraz podobnie. No, zawsze mi się przypomina legenda Mateusza Możdżenia, tak? Człowiek, który potrafi uderzyć z dystansu. Ale on potrafił uderzyć. Potrafił, no w meczu z Terem City mu wyszło przecież. Ten człowiek też potrafi, widzę jak meczu z Legią Warszawa, no jak zasunął w starciu z legionistami, no Chładun, no nic nie mógł zrobić. A ja aczkolwiek to nie była łatwa piłka, naprawdę. Siedzieliśmy z redaktorem Baleją obok siebie, tylko po tej bramce jeden drugiego tak trząchał, ty widziałeś to? Nie, no wspaniała bramka. Nie dziwię się, że kibice wybrali go zawodnikiem spotkania, no bo to jego trafienie po asyście Rondicia zresztą dała nam 3 punkty. No i teraz właśnie on, profesor Marek Hanousek, profesor zwyczajny Uniwersytetu Widzewskiego, otrzymuje nagrodę. 100 meczów ligowych w barwach Widzewa Łódź. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że zazwyczaj ta liga składa się z 34 meczów, czy to pierwsza liga, czy ekstraklasa, czy druga też, no to znaczy, że trzeba spędzić 3 sezony
albo nawet cztery, no bo zakładamy, że w dobrym zdrowiu i kartki i tak dalej, cztery sezony trzeba spędzić, żeby 100 meczów zagrać. To też miejmy świadomość, jaki to jest odcinek czasu, ile się w międzyczasie dzieje, to co wracamy do tego. Jak mostem łączącym widzę, który ostatnio wygrał z Koroną, a dzisiejszy jest tylko Dominik Kun. Ilu piłkarzy się przewinęło? Ile emocji się przewinęło? Jak zmieniły się oczekiwania? To też warto docenić, bo jednak tu mi się przypominają słowa Bartka Pawłowskiego przy okazji derbów, że narzekaliśmy na to, że mało jest piłkarzy z Łodzi i z regionu. No, ten futbol już nie jest taki romantyczny. Tu nie jest tak, że piłkarze są przez 10 lat w jednym klubie. To jest odbieranie sobie szans. Można brać piłkarzy tylko z Łodzi, ale w tym momencie tracimy wszystkich tych, którzy są dobrzy z całej Polski i Europy. No, scouting pozwala ściągać zdolnych piłkarzy z każdego zakątka świata. No, globalizacja jest ogromna. No, platformy typu WeScout, StatsBomb potrafią dać nam dane na temat każdego meczu praktycznie na świecie. No, no grzechem jest z tego nie korzystać, nie ściągać zawodników, którzy dają przewagę, bo to jest najważniejsze, wygrywać mecze, a żeby to zrobić, trzeba zdobyć przewagę. I dlatego trzeba docenić Marka Hanowska, który spędził tutaj już 100 meczów ligowych, czyli no, poważny wycinek kariery i sportowo dojeżdża. I nadal no właśnie ufa mu kolejny trener, bo tych trenerów Widzewie też się trochę przewinęło, czyli zyskał zaufanie kolejnego szkoleniowca. I też nie jest łatwe. Też się wiele rzeczy zmieniało, też adaptacja do tego, co się dzieje. I teraz myślę, że takie historie są właśnie fajne, bo no i samo to, że oczywiście języki podobne, ale samo to, że stara się, że dużo mówi po polsku, to też jest wartość dodana, uważam. Każde staranie się to też wzbudza zaufanie i sympatię. Przechodząc już do meczu, koniec naszego programu powoli się zbliża. Ja uprzedzę tylko, że dziś zakończymy około 17:23-24 i następnie za kilka minut później wrócimy do naszej transmisji radiowej. Tu już niedługo będziemy mogli zobaczyć wybiegających piłkarzy Widzewa Łódź. Dzisiaj w Koronie bez trenera Kuzery, który na trybunie prasowej, mogę ci zdradzić, zasiądzie. No i sporo braków w składzie. No przede wszystkim ta kontuzja nagła Nono. To jest coś, czego na pewno nie mogą sobie tego przeboleć w Kielcach. No bo 4 gole, 5 asyst, no i taki napęd, motor napędowy ataków Korony Kielce w ostatnich tygodniach. Jeden z najlepszych piłkarzy moim zdaniem. No, wciągnięcie Peteriego Forsella jest odpowiedzią trochę na te kontuzje, bo jest to piłkarz na pewno potrafiący dać coś z przodu, no ale jednak to moim zdaniem duży cios. No i tych innych kontuzji też bardzo dużo w zespole Korony. Ja myślę, że o tym, jak ważną postacią był, czy jest Nono w Koronie, świadczy fakt, że dzisiaj piłkarze tej drużyny rozgrzewali się w koszulkach z Nono na plecach i z jedenastką. O, nie zwróciłem na to uwagi. Tak, to też myślę, że świadczy o tym. Ja wiem, to czasami są takie przerysowane, takie zbyt mi się wydaje emocjonalne takie rzeczy, ale myślę, że samemu piłkarzowi jest miło i to też pokazuje, jak ważną był częścią i jest nadal, bo przecież no, oby szybciej, jak najszybciej wrócił do tego zdrowia, no bo tacy piłkarze też podnoszą wartość ekstraklasy, nie oszukujmy się. No, dzisiaj widzę, że poza składem, znaczy na ławce rezerwowych Piotrek Malarczyk, który gdzieś tam jeszcze nie doszedł do końca do zdrowia, do treningu wrócił Daniel Trecho, dzisiaj on też na ławce. No tak jak powiedziałem, z mojej perspektywy dużo niewiadomych w zespole Korony, no i odnoszę wrażenie, że to Korona, mimo tego, że ma nóż na gardle, no jest postawiona w bardzo, ale to bardzo trudnej sytuacji przed tym meczem. Mam nadzieję, że życie nie napisze im takiego scenariusza, gdzie niczym Rocky Balboa podnoszą się z desek i pokonują Iwana Drago, ale bo dzisiaj niestety dla Widzewa wszystkie karty są po stronie właśnie gospodarzy. No albo inaczej, nieszczęście chodzą parami, albo nawet grupami w przypadku Korony, bo wiemy, że tam nie tylko jeżeli chodzi o... No szpital. Nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie jest nie najlepiej. Tam zawirowania w ostatnich tygodniach to jest jeszcze inny rozdział. Pamiętne wystąpienie Jacka Kiełba przed wyborami. To już w ogóle. Natomiast tak... Z drugiej strony właśnie, żeby to drużynę Widzewa nie uśpiło, bo to, że przeciwnikowi się nie układa, to czasami jest tak, że właśnie no gorzej już nie będzie, a może być tylko lepiej w ich przypadku, żeby właśnie zebrać się z tego, co się ma
i powalczyć. Zwłaszcza, że no, co by nie mówić, Kielczanie nie są faworytem tego spotkania, raczej mało kto na nich stawia, a właśnie może dlatego też mogą pokusić się o jedną, dwie akcje, które im zbudują na nowo jakiś fundament. To też się może wydarzyć, takie rzeczy się w sporcie jak najbardziej dzieją. Oby się nie wydarzyło i żeby dzisiaj Widzew wygrał po pewnym spotkaniu, w którym gra będzie dyktowana właśnie przez podopiecznych trenera Daniela Myśliwca. Tutaj stawiamy kropkę w naszym studiu przedmeczowym. Moim gościem był, a raczej współprowadzącym, który dojechał tu na rowerze pod krawatem, był Krzysztof Sędzicki, WP Sportowe Fakty, Telewizja Toja. Dziękuję bardzo. Łamane przez Telewizję Toja. Tak jest, dobrej zabawy, jak zawsze. Oby tak było, oby ten mecz przyniósł nam tylko dobrą zabawę. Zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami, słuchać naszej transmisji. Już za dokładnie 6-7 minut rozpoczynamy nadawanie przed rozpoczęciem naszego spotkania. To będzie 26. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. 1 kwietnia, lany poniedziałek, prima aprilis, prawdziwe kombo. Zaraz z tego tunelu wybiegną piłkarze obu drużyn. Ja nazywam się Jakub Dyktyński, to było studio przedmeczowe. Zostańcie z nami. Oraz Adam Kupsik. Rezerwowi włódzkiej drużynie to Iwan Krajczyrik, Luis da Silva, Dawid Tkacz, Jordi Sanchez, Ernest Piłowski, Juan Ibiza, Dominik Kun, Sebastian Kerk, Noah Diliberto. Trenerem naszej drużyny jest Daniel Myśliwiec, asystentem Karol Zniszczą, pozostali asystenci to Andrzej Rybski, Michał Piros i Patryk Czubak. Trenerem bramkarzy jest Andrzej Woźniak, trenerem przygotowania motorycznego Andrzej Kasprzak, a kierownikiem drużyny Marcin Piłczyński. Gramy razem. PKO Bank Polski, sponsorem tytularnym Ekstraklasy. I'm not sure if I'm going to be able to do that.
Serce Łodzi, 26. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy, 1 kwietnia 2024 roku, godzina 17.30. Ja nazywam się Jakub Dyktyński i witam Was bardzo serdecznie jeszcze raz ze stadionu przy Alei Piłsudskiego 138. Widzew Łódź, Korona Kielce. Za chwilę rozpoczniemy starcie dwóch drużyn, które nie są jeszcze pewne utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pierwszy gwizdek sędziego Krzysztofa Jakubika już zabrzmiał. Rozpoczęliśmy te zawody i szybkim przerzutem w stronę pola karnego Widzewa Łódź. Na razie świetnie sobie radzimy. Żyro Castrati będzie out dla Korony. To jest dobry moment, żeby przywołać skład obu drużyn. Widzew Łódź w bramce Rafał Gikiewicz, dalej Mateusz Żyro, Serafin Szota, Fran Alvarez, Andrzej Cyganik, Bartłomiej Pawłowski, Marek Hanousek, Antoni Klimek, Lirim Castrati, Fabio Nunes i Matt Rondić. Skład Korony, może za chwileczkę, niebezpieczna sytuacja. Numer 20, Andrea Dalmau, ale bez problemu będziemy grali od bramki. Rafał Gikiewicz, pora na
Skład Korony w bramce Ksawier Dziekoński, numer 2 Dominik Zator, numer 6 Jacek Podgórski, numer 9 Jewgeni Szykałka i 17 Dawid Błanik, 18 Jaw Hofmeister, 20 Adrian Dalmau, 23 Marcel Pięczek, 66 Miłosz Trojak, 88 Martin Remakl, 94 Bartosz Kwiecie. Lewa strona boiska. Serafin Szota uprzedzony przez rywala pomaga Antoni Klimek, faul. Będziemy mieli rzut wolny, mniej więcej środek boiska, lewa krawędź gry. Cyganik ustawia piłkę, szybko rozgrywa ją do Hanouska, który wycofał się na swoją połowę. Krótkie granie, Alvarez, prawa strona, Castrati, Fabio Nunes, Alvarez, grają na jeden kontakt. Dobrze pokazał się Hanousek, jest miejsce, przeszkadzają przeciwnicy. Dobrze wrócił za akcją Szykałka, ale dalej widzę Wiacę, niebezpiecznie, będzie uderzenie, dośrodkowanie, ależ minimalnie dośrodkowywał Fabio Nunes, tam dwóch zawodników Widzewa w polu karnym w piątce, ale ostatecznie jeden z obrońców Korony Kielce zablokował tą próbę do grania i będziemy mieli rzut rożny. Bardzo dobry początek spotkania w wykonaniu Widzewiaków. Dobra, mała gra z prawej strony boiska. Przeniesienie ciężaru na środek tam. Fabio Nunes dobrze dojrzał, przynajmniej Mada Rondicia. I wydaje mi się też, że Antoniego Klimka, no ale niestety bez bramki. Do narożnika podszedł Fabio Nunes, uniósł rękę, będzie dośrodkowywał. Nunes, uderzenie! Dobrze zebrał się do strzału Marek Hanousek, zawodnik, który dzisiaj otrzymał pamiątkowy dyplom i grafikę z okazji setnego występu ligowego, który przypadł na mecz z Legią Warszawa. Wysoki pressing Widzewa, zaczęła Korona od własnej bramki. Pięczek wybija, źle, przejmuje to Alvarez, odgrywa do Rondicia. Ten próbował uruchomić Pawłowskiego, a i nerwowo Korona, Klimek. Niestety bez strzału wybija Korona. Dobrze zgrywa Castrati, niestety zabrakło kogoś, kto przejąłby tę futbolówkę. Świetnie zastawił się Rondić. Dogranie do Pawłowskiego, Pawłowski tańczy na środku, przy nim jeden, dwóch przeciwników. Uspokojamy grę. Wyciągamy Koronę z własnej połowy. Wikiewicz. Dobrze rozpoczęło się to spotkanie. Korona Kielce trapiona kontuzjami. Ostatnio no, poważny uraz, który wykluczył już w tym sezonie pomocnika Nono. Autor 4 goli i 5 asyst. Cyganik z lewa strona z Klimkiem blisko, by zamykają nam drogi podania rywale. Przeszkadzał Podgórski. Żyro. Szota. Cyganik z pressingu rywale, ale średni pressing na środku boiska. Alvarez, Żyro, prawa strona boiska, Nunes przerzuca ciężar gry na lewą stronę, Cyganik skrywa do Szoty, próbujemy znaleźć przestrzeń do podania, Klimek, pojawia się Cyganik, Klimek schodzi do środka, Szota, zamknęliśmy Koronę na jej połowie wokół pola karnego, dośrodkowanie, wyskakuje Rondić, niebezpiecznie, Pawłowski, ależ miał sytuację. Niestety zagranie ręką jednego z Widzewiaków. Będzie rzut wolny. Czekamy na wznowienie gry. Ksawier Dziekoński zdecyduje się chyba na dłuższe wybicie.
Walka w powietrzu, wyjaśnia wszystko Cyganix. Niebezpiecznie. Krzykałka, spalony. Trochę z chaosu korona pojawiła się w tej trzeciej tercji boiska pod polem karnym czerwono-biało-czerwonych, ale na szczęście pułapka offside'owa. Zawodnik korony na pozycji spalonej, Gikiewicz. Dzisiaj świetna frekwencja w sercu Łodzi. Nie ukrywam, że obawialiśmy się, że być może święta, chęć pozostania przy stole sprawi, że większość, czym przynajmniej część kibiców zdecyduje się zostać w domu. Tak się nie stało. Wiele zwolnionych miejsc, ale w ich... Wiele zwolnionych krzesełek, ale na ich miejsce tych kibiców, karnetowiczów, którzy zdecydowali się zostać w domu, na stadionie pojawili się inni. Tak jak powiedziałem, około 5000 zwolnionych miejsc. To miejsce praktycznie w komplecie. Posiadacze wejściówek, biletów, żyro. Korona w defensywie nie kwapi się do podejścia bliżej. Nie daje się koroniarze, czyli popularne scyzory, wyciągnąć z własnej połowy. Szota, Cyganix z problemami, ale minął Podgórskiego. Ma miejsce, Cyganix rozpędza się. Gra z Klimkiem, będzie dośrodkowanie. Dobra piłka. Ale wszystko wyjaśnił Bartosz Kwieć. Klimek. Żyro wprowadza piłkę w pole karne. Minął jednego, dwóch przeciwników. Dobrze, Żyro indywidualnie. Dobrze, Pawłowski, będzie okazja. Minął przeciwników. Pawłowski zamachnął się, dogrywa. Ratuje wszystko Bartosz Kwiecień. No, milimetrów zabrakło tak naprawdę, żeby Pawłowski świetnie sfinalizował tę akcję. Niestety w tej sytuacji nasz zawodnik no chyba trochę zahaczył butem o murawę i nie mógł czysto uderzyć piłki. Szkoda, będziemy mieli stały fragment gry. Do piłki podszedł Fabio Nunes. Dośrodkowanie, długa piłka. Castrati. Żyro. Korona, tak jak powiedziałem, cofnięta, czeka na błąd Widzewa. Uważnie w defensywie. Cała formacja drużyny gości przesuwa się tak naprawdę po własnej części boiska. Teraz mała gra z prawej strony boiska. Poradził sobie Castrati, wydaje mi się, że był faulowany, jednak gwizdek sędziego milczy. Będzie aut dla Widzewa. Krótko rozegrany aut. Również poradzili sobie rywale i niestety z autu korona. A piłkę prowadzi do gry Marcel Pięczek. Były piłkarz Widzewa, który w drużynie Zalei Piłsudskiego zanotował 50 spotkań na poziomie trzeciej i drugiej ligi. Cyganix daleko eksponuje piłkę w sektorze gości, w tym czasie festiwal pirotechniczny. Aut dla korony. Głośny doping na stadionie przy Alei Piłsudskiego 138. No jestem spokojny, że 15, 16, być może 17 tysięcy kibiców Widzewa dzisiaj, bo naprawdę te trybuny pięknie nabite. Teraz próba dośrodkowania z lewej strony, dogrywał Dawid Błanik, ale Widzewiacy dobrze wyjaśniają całą tą sytuację i będzie korner. W narożniku Dawid Błanik.
Rzut rożny. Mocna piłka, krótki słupek, niebezpieczny. Gikiewicz piąstkuje. Będzie dogranie, uderzenie z dystansu. Radzą sobie Widzewiacy. Kolejna próba. Zgrywał Podgórski. Widzew wyjaśnia. Dalej przy piłce Korona. Lewa strona, dośrodkowanie. Dobrze, Widzewiacy. Wyjaśnił to Żyro. Gramy dalej. Zator z Podgórskim. Przy nim Klimek przeszkadza. Cała drużyna Widzewa w defensywie. Podgórski stracił piłkę. Klimek. Świetnie pomógł Pawłowski. Lewa strona. Ach, trochę błąd techniczny Klimka. Remakl. Lewa strona. Trojak, kapitan Scyzorów. Błanik. Przepraszam, to był Hofmeister. Kolejny korner dla Korony. Nie zgadzają się z tą decyzją Widzewiacy. Sygnalizuje Rafał Gikiewicz, że ostatnim zawodnikiem, który dotknął piłki, był Adrian Dalmau. Nisko ustawieni Widzewiacy. Kolejna niebezpieczna piłka grana na krótki słupek. Wybijamy. Demakl. Podgórski. Lewa strona boiska. Pięczek. Zgranie na Błanika, ale ten nie opanował tej piłki. Trudna górna. Trudne górne dogranie, ale dobry pressing ze strony Lirima Castratiego, który bardzo fajnie wszedł ten mecz. Kilkukrotnie włączył się w akcje ofensywne. Pracuje też w defensywie. Szota. Żyro. Szota, Klimek. Indywidualna akcja, zejście do środka, wziął na zamach rywala. Dał się nabrać Podgórski drugi raz, jest Cyganik z trzeci, udany dribbling. Dobrze dośrodkował Klimek, ale Xavier Dziekoński, no, końcówkami palców odbił piłkę na rzut rożny. Był tam Imad Rondiś, mogło się to podobać. Świetny dribbling młodego Widzewiaka. Będzie dośrodkowanie, rzut rożny z prawej strony. Alvarez, dobrze, zaskakująco rozegrany ten stały fragment gry. Krótkie rozegranie, nisko osadzona piłka. Urwał się obrońcą Alvarez, uderzył z trudnej pozycji, musiał obrócić się praktycznie o... No myślę, no przynajmniej 90 stopni, ale niestety piłka przeniesiona nad poprzeczką. Dziekoński wybija. Castrati. Niestety Pawłowski nie mógł sięgnąć piłki, którą odegrał do niego Kosowianin, bo wracał z pozycji spalonej. Prawa strona boiska. Dominik Zator. Jest Podgórski, przy nim Cyganiks. Dobrze, Klimek przeszkadza Podgórskiemu. Podwoili Widzewiacy. Teraz... Faulował Hanousek, będzie rzut wolny na środku boiska. Martin Remakl faulowany, drugi raz w ciągu kilku ostatnich minut. Popracował tam Bartek Pawłowski. Lewa strona boiska. Dobrze, Widzewiacy. Jednak nie. Decyzja sędziego, rzut wolny. Chyba po zagraniu
ręką Fabian Unesza. Dośrodkowanie, prawa strona i Rafał Gikiewicz, świetne wyjście, spokojnie chwycił piłkę. 36-latek, teraz przeszkadzał mu. Wydaje mi się, tak, Bartosz Kwiecień, rzut wolny. Szota. Wraca piłkę, daje ją Cyganiusowi, ten przegrywa z Wyrą. Sprytnie chciał to zrobić Nunierz, ale przeczytał to wszystko Pięczek. Faulował teraz Szykałka. Pawłowski, Szota. Żyro, Alvarez, Hanousek, niecelne podanie Czecha, z kontrą Korona, dobrze chciał się zabrać z piłką Dalmao, ale widzę wiatr skutecznie w defensywie, Alvarez, dobrze zagęszcza Korona na środku, przeszkadza nam w rozegraniu, teraz drobny błąd techniczny Liri Macastratiego, ale bez konsekwencji, dalej jesteśmy przy piłce. Panous Szota. Tak mecz, ten mecz się układa, że dzisiaj stoperzy trochę w roli rozgrywających. Dbają o tempo przerzucania tej piłki raz z lewej czy z prawej strony. Teraz lewa strona boiska, Klimek, Pawłowski, Cyganik. Dośrodkowanie z pierwszej piłki blokuje wszystko Dominik Zator. Rzut rożny z lewej strony boiska, do piłki podchodzi tradycyjnie Fabian Nunierz. Obok niego wypełniony, no nie w pełni, sektor kibiców Korony Kielce, około 600-700 fanów drużyny z Kielc, dla których pewnie jest to starcie derbowe, podobny ciężar gatunkowy. Setki kibiców Widzewa z tego województwa. Dziekoński chwyta piłkę dośrodkowaną przez Alvareza. Przepraszam, to właśnie on dośrodkował. Korona. Przerzut do Zatora. Kwiecień, Dziekoński. Pięczek. Kwiecień. Zator. Błanik. Niebezpiecznie przesuwają się zawodnicy Korony w stronę pola karnego Widzewa, ale na szczęście tutaj udało się uspokoić, przejąć piłkę i od bramki Rafał Gikiewicz po podaniu Szoty. Dał sygnał Daniel Myśliwiec, żeby uspokoić grę.
Dośrodkowanie z prawej strony boiska. Długa piłka, niebezpiecznie. Hanousek zamykał to wszystko, ale nie mógł uderzyć. To nie mogła być skuteczna próba. Bardzo trudna piłka, no można powiedzieć, że ledwo końcówkami palców sięgnął futbolówki Czech od bramki Korona. Dzisiaj w ramach statystycznej ciekawostki trener Kamil Puzera za czerwoną kartkę dzisiaj ogląda ten mecz z perspektywy trybun na trybunie prasowej. Szota zgrywa do środka. Tutaj Hofmeister. Anousek. Też jeden z piłkarzy Korony, ale sędzia na razie nie wraca do tej sytuacji. Długa piłka. Za plecy przeciwnika, ale od bramki Dziekoński. Teraz sędzia wraca do leżącego zawodnika Korony. To Dawid Błanik. Chwila na uzupełnienie płynu. Sędzia już pospiesza, że należy wrócić na boisko. Tak jak wspominałem wcześniej, no świetna frekwencja dzisiaj na stadionie Widzewa. Duże zainteresowanie kibiców. No myślę, że spokojnie blisko 5000 fanów czerwono-biało-czerwonych dzisiaj zakupiło bilety dzięki zwolnionym przez karnetowiczów miejscom. Teraz krótko rozegrane wznowienie gry. Dziekoński, Kwiecie. Podbiega Pawłowski, przeszkadzamy. Wysoko teraz ustawiona ta linia ofensywna Widzewa. Przez środek Korona, ale wyjaśnia wszystko Kastrat. Pikiewicz. Cyganiks. Wyjaśnia Korona. Będzie niebezpiecznie. Mocny przerzut. Remakl do lewej strony. Błanik opanuje piłkę. Nie dał rady. I będzie aut dla Widzewa na wysokości 20 metra. Na boisku leży Serafin Szota, ale z pomocą sędziego Krzysztofa Jakubika podniósł się z murawy. Nie jest potrzebna pomoc widzewskich fizjoterapeutów. Przypomnę dzisiaj poza kadrą Paweł Zieliński i Mato Miloš. Ci dwaj zawodnicy narzekali na dolegliwości. Pierwszy z nich około tygodnia przerwy jeszcze przed nim treningów. Drugi będzie miał dodatkową diagnostykę i ma trądzić. Próbował odegrać do Kastratiego, ale nieudane to zagranie. Dziekoński daleko. Świetnie, przepraszam, Cyganiks. Szota. Toni Klimek. Z swojej strony przypomnę, że wywiad z Klimkiem, a także z Andrejsem Cyganiksem możecie przeczytać na oficjalnej stronie Widzewa Łódź. Dwa bardzo długie wywiady. Pawłowski. Cyganiks. Próba dośrodkowania, ale zablokowany przez Dominika Zatora. I piłka wylądowała w koszyczku Xaviera Dziekońskiego. Kastrati. Świetnie, widzę wiace Klimek. Szota. A
agresywnie Korona. Już na połowie Widzewa. Remakl próbował tutaj zablokować. Rondić krótko z Pawłowskim. Ach, niestety tracimy piłkę. Hofmaster. Dalmau. Faulowany. Leży na boisku Cyganiks. Ale to nie zmienia faktu, że stały fragment dla Korony. Remakl do Zatora. Odzyskujemy piłkę. Klimek, odskoczyła mu futbolówka. No trochę wydaje mi się pochopna decyzja sędziego Jakubika. Remakl, mam wrażenie, nie utrzymał się na nogach, ale sędzia odpisał przewinienie. Teraz lewa strona boiska. Trojak do Pięczka. Hanousek. Jest trochę przestrzeni. Pokazuje się Klimek. Jest Cyganiks. Do Klimka. Dobry dribbling. Oszukany Podgórski. Uderzenie z dystansu. Dobra próba młodego zawodnika. Odważnie, odważnie Klimek. Zszedł do prawej strony. Oszukał rywala. Odległość była duża, ale ten strzał mógł się podobać. Szkoda, bo nad bramką. Lecimy dalej. Xavier Dziekoński. Teraz trochę wulgaryzmów ze strony kibiców Korony. No widać, że ten Widzew jest tym głównym rywalem derbowym, tym głównym przeciwnikiem, ale czemuż się dziwić, jeżeli tylu kibiców ze Świętokrzyskiego wybrało właśnie Widzew jako swój klub, a nie drużynę ze stolicy województwa. Szota, Klimek, Pawłowski, uruchomiony Rondić, odbija piłkę, lewa strona, ach, troszeczkę za mocno. Jaka decyzja sędziego? Spalony. Wydawało się, że Rondić był faulowany, że wywalczył pozycję, ta piłka odskoczyła mu, ale uprzedził przeciwnika. Ten ratował się faulem, ale niestety pozycja spalona. Trzydziesta minuta spotkania. Widzew z optyczną przewagą, bez takiego konkretu, stuprocentowej sytuacji. Może za chwilę, teraz Dalmau, Podgórski będzie miał okazję do ośrodkowania, sięgnął piłki. Jaka decyzja? Rzut rożny. Blokował Hanousek. Do piłki podchodzi Marcel Pięczek. Dobra piłka, wybija, piąstkuje Gikiewicz, dalej Korona, uderzenie niebezpiecznie. Wyjaśniają Widzewiacy, dalej walka w poru karnym, dużo wyskoków, niebezpiecznie, poprzeczka! Wydaje mi się, że uderzał tam Dalmau, ale... No widzę w tarapatach, to była najlepsza sytuacja Korony Kielce w tym spotkaniu. Na razie jeden z zawodników Korony nie podnosi się. Obserwujemy powtórkę. Kwiecień. To on uderzał na bramkę Gikiewicza, ale na szczęście obił tylko poprzeczkę. A leży właśnie Dalmau. Przed chwilą kamery Canal Plus uchwyciły trenera Kamila Kuzerę.
w przeszłości były piłkarz Widzewa Łódź, który całkiem pozytywnie zapisał się w historii naszego klubu. To była pierwsza liga, sezon 2005-2006. Taki dosyć pozytywny czas w Widzewie, odradzającym się za prezesury Zbigniewa Bońka, wczesnego właściciela klubu. Czekamy na wznowienie gry. Tutaj widzę, że trwa jakaś analiza. Jest informacja o tym, że nie ma mowy o żadnym faulu. W stałym fragmencie gry, rzucie karnym. Gramy dalej od bramki Rafał Kikiewicz. Żyro. Wysoko ustawiona korona na połowie Widzewa. Mamy 33. minutę. Kikiewicz. Dobrze, przegrał to Nunierz, degrał to Szyry na jeden kontakt, ale niestety niecelnie. I od bramki będzie grał Dziekoński, spokojnie prowadzi sobie piłkę młodzieżowiec w talii trenera Kuzery. Korona w dotychczasowych spotkaniach, 24 oczka. Można powiedzieć, że Puszcza Niepołomice dzisiaj uśmiechnęła się do tego przeciwnika. Wydawałoby się, że 3 punkty zostaną w Krakowie, ale jednak no, błąd młodzieżowego bramkarza, kuriozalny dodajemy, błąd bramkarza Puszczy sprawił, że tylko punkt zainkasował bezpośredni rywal Koroniarzy w walce o utrzymanie. Mamy teraz aut, wybijał Cyganix. Jesteśmy na wysokości pola karnego Widzewa. Prawa strona. Możemy chyba spodziewać się długiego dogrania w stylu angielskiej piłki. Marcel Pięczek robi dłuższy rozbieg. Czyli niebezpiecznie. Cała drużyna Widzewa ustawiona w polu karnym. Zawieszona piłka. Kozłuje w polu karnym. Wybijamy. Na razie zażegnaliśmy niebezpieczeństwo. Dziekoński. Długa piłka. Tam Zator zgrywa piłkę. Co się dzieje? Dośrodkowanie. Znowu tutaj tego środka szukają Koroniarze. Wygrana górna piłka na wysokości pola karnego. Zgranie jej do środka, gdzie któryś z kolegów być może uderzy na bramkę Kikiewicza. Na razie nieskuteczne. Te próby, jedna bardzo bliska po uderzeniu Bartosza Kwietnia. Lewa strona. Podgórski. Podgórski. Dobrze, wtrącił się w to wszystko Fabio Nunesz. Klimek wybija niecelnie, zamknięty Widzew wokół swojego pola karnego. Dobra piłka, dośrodkowanie, Cyganix wybija. Będzie kolejna próba Korony. Koroniarze teraz zmuszeni do gry w ataku pozycyjnym. Dziekoński, długie dośrodkowanie. To też już widzę powtarzalny sposób gry ze strony dzisiejszych gości. Pięczek do lewej strony, do Podgórskiego. Hofmeister. Meister prowadzi piłkę. Na razie nie przeszkadzają Widzewiacy. Trojak, Kwiecień. Kwiecień, przeszkadza, jest przy nim Klimek. Dziekoński. I znowu długie, długie dogranie do lewej strony. Zdołał sięgnąć tej piłki Pięczek, dograł ją do lewej strony, Błanik. Błanik wchodzi z dribbling, tam jest uderzenie, ale blokuje Fabio Nunierz, który pomógł teraz w defensywie. Teraz wybił to wszystko Lirim Castrati. Zator. Kikiewicz.
37 minuta. Wyrównało nam się to spotkanie. Ciężar gry teraz jakby bliżej bramki Widzewa. Anousek trochę nie ma z kim pograć. Duża przerwa pomiędzy linią defensywy, pomocy, a tymi ofensywnymi formacjami. Nunierz. Wyciągamy przeciwników, ale ci głęboko ustawieni. Szota. Próbował zgrać Rondić, ale ta piłka przemknęła przez wszystkie formacje Widzewa i domknęła aż do Gikiewicza. Alvarez do Szoty. Zdobyliśmy kilka metrów. Klimek. Znowu z Podgórskim. Kolejny wygrany pojedynek. Klimek. Klimek do środkowania. Trochę za płytko, trochę za nisko ta piłka. Dalmau z Błanikiem. Uprzedził Alvareza, ale ten nie odpuszcza. Dalej Błanik. Świetnie pomaga Nunierz. Odzyskujemy piłkę. I faulowany Mateusz Żyro. Dużo odwagi dzisiaj u Antoniego Klimka. Schodzi do środka, nie radzi sobie z nim Podgórski. Rywal, którego pamiętamy jeszcze z boisk pierwszej ligi, kiedy Widzew razem z Koroną rywalizował awans. Widzew bezpośredni, Korona w barażu. Cyganix wybija, Korona będzie out. Tener Daniel Myśliwiec oddaje piłkę Hanouskowi. Ten znawia grę, Szota. Ja z tego miejsca dziękuję wszystkim kibicom, którzy zdecydowali się słuchać naszej transmisji. Zachęcam do wsparcia naszej telewizji. Symboliczną kwotą 10 zł możecie to uiścić bezpośrednio na platformie YouTube. Szykałka. Przy nim Marek Hanousek. Zdziwienie Widzewiaków. Decyzją sędziów to jeden z Widzewiaków ostatni dotknął piłki. Będzie out dla Korony. Zdziwiony również trener Daniel Myśliwiec. Zdziwiony Marcin Tarociński. Zdziwiony wszystkie trybuny na stadionie Widzewa. Zdziwiony również trener Karol Zniszczo, który właśnie opuszcza stanowisko. Asystent trenera Daniela Myśliwca ma zwyczaj oglądać spotkanie właśnie z perspektywy trybuny prasowej. Tutaj ma dobry ogląd do analizy. Jest w kontakcie z pozostałymi asystentami drogą radiową. Hofmeister. Kwiecień. Trojak. Ciekoński. Przeszkadza, atakuje. I ma Drondić. Teraz w doskoku Klimek, długa piłka, Podgórski nie opanuje jej, będzie out dla Widzewa. Ale wysoko ustawiona Korona, znowu zbliżenie kamer Canal Plus teraz na Jordiego Sancheza. Andrzej Cyganix. Wybija zator. Gdzie kolejny aut dla Widzewa. Trochę przesuwamy się całymi formacjami. Zyskujemy te metry. To nie jest łatwe dzisiaj. Naprawdę rywal pod względem taktycznym wykonuje tytaniczną pracę, by nie pozwolić nam zdobyć tej przestrzeni, żeby wyprowadzić podań w poprzek formacji. Dzisiaj jest to naprawdę trudne. Korona ustawiona bardzo nisko, a Widzew jakby bez takiego zdecydowanego systemu, pomysłu na to, jak przełamać te szyki. Hanousek, może teraz wyciągniemy Koronę, zyskamy tych kolejnych kilka metrów. Gikiewicz. Ofensywna siła Widzewa, Pawłowski, Rondić, Klimek ustawieni jakby w linii razem ze stoperami Korony, czekający na dłuższą piłkę, żeby pościgać się, powalczyć.
Teraz Nunes, być może to jest ten moment, schodzi do środka, oddaje piłkę Alvarezowi, ten ma obok siebie dwóch rywali, pomaga Castrati, nie, Nunes znowu, gramy na jeden kontrakt, Cyganik na środku boiska, jest Pawłowski, dribbling, chyba się uda, walczy Pawłowski, niestety odbiera to Podgórski, dobrze w defensywie, ale jeszcze lepiej Mateusz Żyro, który niczym wracający do defensywy napastnik tutaj szybko zastopował kontrę Korony. Hanousek, Alvarez. A teraz Korona w defensywie, widzę wokół takiego hokejowego zamka. Hanousek. Potrzeba tego zagrania, przełamania, takiego może elementu dryblingu, indywidualności, przełamania, żeby zyskać tę przewagę, poszukać stuprocentowej sytuacji. Takiej widzę dzisiaj, mam wrażenie, jeszcze nie wyprowadził. Cyganik, lewa noga, dośrodkowanie, ta piłka przeszła, niebezpieczne, może będzie uderzenie, niestety. Znowu Cyganik, radzi sobie Korona. Pawłowski, uderzenie z woleja, ależ próba! Zupełnie niespodziewane, nieprzygotowane uderzenie, ale bardzo groźne. Pawłowski obok bramki. Być może to nie było tak niebezpieczne, jak wydawało się z perspektywy trybuny komentatorskiej, ale fajnie zebrał się do tego wszystkiego, no rzeczywiście, no jednak tych metrów było więcej niż wydawało się z mojej perspektywy, widzę teraz na powtórce, ale właśnie takiego błysku potrzebujemy, żeby zaskoczyć Dziekońskiego i przełamać ten marazm. 43. minuta, no sędzia doliczy na pewno jeszcze 3-4 minuty, będzie okazja, żeby powalczyć o to, żeby zdobyć to prowadzenie. Będzie dalekie wybicie. Prawa strona. Płaska piłka. Zgrywa ją Nunes. Pościga się i ma trądzić. Trojak. Dobrze zostawił się defensor Korony. Przegrał ten pojedynek Rondić, mimo że do głowy wyskoczył skutecznie. Castrati. Dobry, wygrany pojedynek. Wybija Gikiewicz. Środek boiska. Korona. Zator. Prawa strona, ma miejsce, niebezpiecznie. Dośrodkowanie, będzie uderzenie, zgrywał tę piłkę. Wydaje mi się, że Szykałka. Ale to uderzenie nie mogło zagrozić bramce Pikiewicza. No ledwo musznął tę piłkę napastnik Korony Kielce. Tymczasem przerwa w grze. Na środku boiska jeden z piłkarzy Korony. Ale chyba nie będzie potrzebna pomoc. Fizjoterapeuci Kielc wracają na ławkę. Czekamy na wznowienie gry. Trener Kamil Kuzera, który jest po mojej prawej stronie, sięgnął po telefon. Wydaje mi się, że nie zadzwonił po pizzę. Chyba jakieś korekty z ławką rezerwowych. Żyro. Hanousek próbował złamać linię defensywy Korony taką piłką w poprzek, wysoką, ciekawą, ale za mocną i niecelną, by Imad Rondić w ogóle mógł do niej ruszyć, zresztą Rondić nie zrozumiał się z Czechem, wracał do krótkiej wymiany podań, mając na plecach przeciwnika. Dwie minuty doliczone do regulaminu przyszłego czasu pierwszej połowy. Niebezpieczna piłka. Dalmau teraz wychodził na sam z Rafałem Gikiewiczem, ale spokojnie ta piłka minęła napastnika Korony i chwycił ją nasz bramkarz. Teraz prawa strona, Castrati. Alvarez, nie ma spalonego, Alvarez dogrywa do Jorodicza, nie ma spalonego, gol, 1-0, ależ akcja, ależ szybko rozegrana, ależ zrobili to widzewiacy, no Korona nie zdążyła ustawić się w defensywie, nie zdążyła zrobić tego, o czym mówiłem w ostatnich minutach, zastawić się, ustawić tych szyków, świetnie przepracowana akcja, Alvarez uruchomiony przez Castratiego, dogrywa do Rondicia, ten dostawił tylko nogę i wbijamy tę upragnioną bramkę do szatni Korony Kielce. 1-0, Imad Rondić, bohater naszego materiału, dzień do meczu. Ten, który ostatnio notował dobre występy, coraz lepsze liczby, zdobywa gola dla Widzewa i to łodzianie w starciu z Koroną Kielce prowadzą
1-0. Ja tradycyjnie trochę tonuję swój nastrój, bo zazwyczaj w takich sytuacjach trzeba poczekać na decyzję sędziego. Ten widać konsultuje się z wozem VAR. Czekamy na decyzję. No trzymam kciuki za Rondicia, bo to nie byłaby pierwsza bramka, która zostałaby mu odebrana przez ten system. No pamiętamy mecz w Krakowie, kiedy 2 gole zostały mu zabrane. Nie ma zmiany decyzji. 1-0 dla Widzewa w sercu Łodzi. Czerwono, biało, czerwoni wychodzą na prowadzenie i teraz mogą iść za ciosem. Alvarez! Wchodzi Klimek, sam na sam Klimek, uderzenie zablokowany. Są głodni drugiej bramki widzewiacy. Zablokował to Bartosz Kwiecień. Oddajmy głos z trybuną. Dziękuję, proszę. Tak zakończył się. Zakończyła się celebracja bramki zdobytej przez Widzew, ale Łodzianie nie odpuszczają. Chcą zdobyć kolejnego gola. Fabio Nunes. Przed chwilą Klimek stał przed szansą. Dobry pressing na Koronie przyniósł szansę. Wszyscy stoją tutaj w sercu Łodzi. Wszyscy dopingują. Fabio Nunes, dobra piłka. Dośrodkowanie będzie, uderzenie głową, jednak nie. Zamykał to wszystko Kastrati, ale nie trafił czysto w piłkę niestety. I koniec pierwszej części gry, szanowni państwo. Kończymy pierwszą połowę spotkania. Widzę Łódź, Korona Kielce po bramce Imada Rondicia. Gospodarze prowadzą z żółto-czerwonymi w sercu Łodzi. Ja dziękuję za pierwszą część gry. Słyszymy się po przerwie. Zostańcie z nami.
1-0. I witamy Was bardzo serdecznie ponownie z serca Łodzi, ze stadionu przy Alei Piłsudskiego 138. Mamy 1 kwietnia, lany poniedziałek, prima aprilis i co najważniejsze, mecz 26. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Widzew Łódź, Korona Kielce. To pierwsza ważna informacja. A druga, jeszcze ważniejsza, że Łodzianie prowadzą w starciu z Koroną 1-0 po bramce Imada Rondicia w końcówce pierwszej części gry. I nasi piłkarze wybiegają już ponownie na murawę naszego stadionu. Koroniarze już od kilku dobrych chwil, być może minut, na boisku oczekiwali na swoich przeciwników. No, możemy się spodziewać jednego. Korona nie ma już nic do stracenia. W tym momencie zepchnięta przez Puszczę Niepołomice na miejsce, niestety dla Korony, skutkujące spadkiem do pierwszej ligi. Puszcza zanotowała dzisiaj remis 1-1 z Radomiakiem na własnym stadionie. Remis co prawda będący no, niedosytem dla drużyny z Niepołomic, ale koniec końców jeden punkt premiuje tę drużynę ponad strefę spadkową, w której znalazła się właśnie Korona. Z tego co widzę, obie jedenastki bez zmian. Rozpocznie Widzew. Fran Alvarez ustawia już futbolówkę na środku boiska. Mamy 46. minutę, pełny stadion, słoneczko. To jest zdecydowanie pogoda do gry w piłkę. Dziś, tak jak wspominałem, w pierwszej części gry myślę, że spokojnie blisko 17, na pewno ponad 17 tysięcy kibiców, z czego aż 5 tysięcy pojawiło się na tym obiekcie dzięki zwolnionym przez karnetowiczów miejsca. To jest absolutny fenomen. Rozpoczęliśmy. Żyro. Mocna, daleka piłka na lewą stronę. Zgrywa ją Pawłowski. Nisko. Oddaje ją do Nuniesza. Nuniesz, przy nim obrońca Korony. Nuniesz chodzi w dribbling. Dobrze. Ach, o jeden dribbling za daleko niestety. Zgrywa to Hanousek. Nie wychodzi Korona z własnej połowy. I będzie rzut wolny dla gości. Rzut sędziowski. Żyro. Prawa strona, Castrati, niestety. Będzie rzut z autu z prawej strony, Pięczek. Przypomnijmy, ten piłkarz w Barwach Widzegra rozegrał aż 50 spotkań. Z Widzewa został najpierw wypożyczony, a potem wytransferowany do Puszczy Niepołomice. Następnie z tego klubu trafił do kieleckiej Korony, więc to jest jeden z dwóch zawodników, może o tym za chwilę. Dalmau, lewa strona, będzie groźne, płaskie dośrodkowanie, z problemami widzę, wybijamy. Dalej Korona, Zator, ach, taka świeca w pole karne, nie dajmy przyjąć tej piłki. Próbował Blanik i będzie rzut rożny. Czekamy na rozegranie tego stałego fragmentu gry. Będzie jeden z wariantów trenowanych przez Koronę Kielce. Możemy ujawnić, że ta drużyna, która trenowała razem z Widzewem w Turcji, dosłownie w tym samym ośrodku, no skupiała się bardzo, ale to bardzo, na stałych fragmentach gry. Łanik. Dobra piłka za zamknięcie. Odbija Gikiewicz. Jeszcze dalej, blokuje to wszystko, Rondić, ale będzie kolejny rzut rożny, niebezpiecznie, znowu zamieszanie w polu karnym Widzewa. Nie możemy pozwalać na dojście do takich sytuacji. Korona jest dzisiaj bardzo groźna w tych stałych fragmentach. Krótko grane te, na krótki słupek, wybija to wszystko, Gikiewicz minął się z piłką. Ale chyba wygląda na to, że będzie kolejny korner, znowu bardzo niebezpiecznie. Te stałe fragmenty gry są rozgrywane na krótki słupek. Teraz dogrywać będzie Marcel Pięczek.
Nie radzi sobie widzę z tym wszystkim. Najgroźniejsza sytuacja Korony w pierwszej części gry. Strzał Bartosza Kwietnia był właśnie po takiej sytuacji. Dośrodkowanie. Wybijamy. I od bramki Rafał Gikiewicz. Będzie chwila na uspokojenie całej tej sytuacji. Trochę stresu w szeregach Widzewa. No nie mogliśmy poradzić sobie z tymi dośrodkowaniami. Duża presja na Gikiewicza na wysokości pierwszego, drugiego metra. Duże zagęszczenie w piątce. Gramy teraz krótko. Gikiewicz do Żyry. Korona wysoko ustawiona. Tak jak mówiłem, tutaj już nic nie ma do stracenia ta drużyna. Albo wygra, zremisuje i oddali od siebie to widmo spadku, albo będzie musiała przeczekać ten tydzień na miejscu skutkującym spadkiem. Teraz Castrati, dobrze, ale niestety presja Błannika sprawia, że od autu Korona, Pięczek. Cała drużyna Korony, już blisko szesnastki, tutaj już naprawdę widać, że no padły te słynne męskie słowa w szatni. Pięczek, będzie długi dorzut, kolejna próba wstrzelenia, wrzucenia tej piłki w pole karne i w tym chaosie poszukania okazji do uderzenia, to się dzieje obok bramki. Na szczęście od bramki Gikiewicz. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy ta piłka frunie do góry, odbita i przez jednego z Widzewiaków lub zawodników Korony. Nie mamy wtedy kontroli nad tą sytuacją. Spita futbolówka wpada pod nogi jednego z rywali i może zagrozić bramce Gikiewicza, ale wybijamy. Castrati gdzieś tam szukał Nuniesza, teraz powalczy w pojedynku biegowym i Matrondić. To przyniosło skutek, Trojak wybił piłkę na aut. Trochę chyba prewencyjnie na takie zagranie zdecydował się defensor Kielczan. Teraz Alvarez, przesuwamy się w kierunku połowy Korony. Żyro, atak pozycyjny Widzewa. Widzew 10 punktów w ostatnich 5 spotkaniach. Korona tylko 3. Bliżej zwycięstwa w tym momencie gospodarze. Przypomnijmy, Imat Rondić. Końcówka pierwszej połowy. Teraz długie dogranie. Wszak próbował. Tutaj Szykałka, ale był asekurowany przez Andrzeja Cyganiksa. Ta piłka jeszcze przekozołkowała i na szczęście chwycił ją Rafał Gikiewicz. Teraz Żyro. Znowu, tak jak powiedziałem, bardzo wysoko Korona względem tego, jak grała w pierwszej części gry. Widać, że ta drużyna była nastawiona raczej na kontrataki i stałe fragmenty gry. Teraz chce jak najszybciej przejąć piłkę i gdzieś tam zbliżyć się do pola karnego Widzewa. No i to na razie przynosi skutek. Będzie aut dla Widzewa, ale po odbiciu futbolówki przez jednego zawodnika Korony wysoko na połowie Widzewa. Alvarez pomylił się, nieporozumienie z Klimkiem, teraz mknie Castrati, przeszkadza Błanik, jest dalej Widzew, świetnie pokazał się Klimek, będzie okazja do dośrodkowania, pokazuje się Rondić, czy będzie Rożny? Nie, gdzie Koński przeczytał to wszystko, złapał futbolówkę. Prawa strona boiska, Zator. Podgórski, no trochę niepewnie, tam był Dalmau. Dziś w studiu pomeczowym będziemy gościć Piotra Baleje z portalu Łódź.pl. Porozmawiamy sobie na temat tego spotkania, podsumujemy je i obejrzymy oczywiście konferencję pomeczową. Dziś poprowadzi ją Marcin Tarociński. Teraz od bramki Rafał Gikiewicz. Błąd w rozegraniu Widzewa. Na szczęście dogranie Podgórskiego. Gdzieś tam chyba w stronę Szykałki, nieudane. Znowu Gikiewicz. Pawłowski. Jest trochę miejsca. 5 Widzewiaków na połowie Korony. 6 rywali.
W dribbling wszedł Pawłowski, faulowany, będzie dośrodkowanie z okolic 30 metrów, kraniec boiska z lewej strony. Ja tutaj wspomnę tym, którzy oglądają nas w lożach, tym, którzy zsynchronizowali sobie nasz dźwięk z transmisją Kanal Plus, że ten komentarz jest głównie radiowy, więc prosiłbym o nieirytowanie się w momencie, kiedy mocno opisowo przedstawiam poszczególne fragmenty gry. Teraz z lewej strony dwóch Widzewiaków. Mocna piłka, dośrodkowanie. Na razie radzą sobie Widzewiacy. Będzie uderzał Cyganik, ale nieudana ta próba, szkoda. Taki półwolej Łotysza. Ostatnio bramka w narodowych barwach. 50 spotkań w koszulce z herbem w Łotewskiej Federacji. Błanik, obok niego Żyro, pomaga Castrati. Błanik, indywidualna akcja, Błanik, dribbling, chyba bez faulu, leży Błanik, nie podnosi się, wydaje mi się, że Żyro czysto przejął piłkę. Teraz Alvarez z Rondiciem, dobrze, na środku Klimek, trochę za mocno wypuścił tę piłkę i wrócił Hofmeister. Szkoda, Błanik też się podniósł, tam sędzia Krzysztof Jakubik jasno wskazał, że nie ma mowy o faulu. To była próba wymuszenia rzutu karnego, prawa strona. Zator i dobrze, świetnie, Widzewiacy teraz w defensywie. No, nie dał się minąć Marek Hanousek. Teraz Pawłowski, ma trochę miejsca, pewnie przerzuci tę piłkę gdzieś bliżej prawego sektora. Nie, lewa strona, Klimek. Klimek, znowu Pawłowski, będzie okazja do środkowania w polu karnym. Jest m.in. Rondić i będzie znowu faul. Świetnie, Bartek Pawłowski, drugi fragment. W niewielkiej odległości czasowej, kiedy ten zawodnik faulowany i będzie okazja do groźnego dośrodkowania, granica pola karnego. Faulował Hofmeister. No nie, nie ma mowy o rzucie karnym. Świetnie wyczytał to wszystko Żyro w pierwszym tempie. Odbił piłkę, rywal szukał kontaktu, ale na szczęście nie ma mowy. Tymczasem szykuje się podwójna zmiana w zespole Korony. Na boisko wejdzie Jakub Konstantyn i Dani Trecho. I niestety, a raczej stety, bramka dla Widzewa, Fran Alvarez, ja się zagapiłem, ale mamy gola, świętuje Rafał Gikiewicz, świętuje Fran Alvarez, autor gola z Legią Warszawa, zawodnik meczu z Legią. Ależ zaskoczenie, co tam się wydarzyło, no chyba bramka bezpośrednio z rzutu rożnego. No czekam na powtórkę od telewizji Kanal Plus, mam tę możliwość, że mogę to zobaczyć. No tak, no tak, bezpośrednio z rzutu wolnego. Ależ przymierzył Fran Alvarez. Nikt nie przeciął lotu piłki. Uderzył bezpośrednio obok bezradnego Xaviera Dziekońskiego. Ten chyba zaskoczony takim uderzeniem. Nikt nie przeciął piłki, nikt nie zablokował. Jest 2-0 dla Widzewa. Ja skupiłem się na zmianach, a najważniejsze działo się w polu karnym. I oddajmy znowu głos Marcinowi Tarocińskiemu i trybunom Serca Łodzi. To jest wspólny wynik tego meczu. Widzę w nóż! Dziękuję. Widzę w nóż. Szanowna kręce. Mogę gra wznowiona. Dział dla Korony. Tak jak powiedziałem, na boisku pojawili się Jakub Konstantyn i Dani Trecho. Trecho, to właśnie on przy piłce. Niebezpiecznie.
próba uruchomienia właśnie Konstantyna, ale za mocne to dogranie i będzie out. Blisko narożnika na połowie Widzewa Łódź. Castrati oddaje piłkę Franowi Alvarezowi. Ależ to strzelił Alvarez, naprawdę ma ułożoną nogę zawodnik Widzewa. Widzieliśmy to w meczu z Puszczą Niepołomice, widzieliśmy w meczu z Legią Warszawa, z Lechem Poznań. No to naprawdę te trafienia są przedniej urody. O Mateuszu Możdżeniu mówiło się, że potrafi uderzyć z dystansu, ale w przypadku Frana Alvareza na pewno nie jest to frazes czy jednorazowy wybryk. Widzew 2, Korona 0. I teraz od bramki Gikiewicz, Żyro, wysoko Korona, pressing przeciwnika, przeszkadza, atakuje Szykałka. Skutecznie koroniarze, prawa strona boiska, dobrze tam podwojona defensywa Widzewa i odbił to wszystko Cyganix. Teraz dogranie do chyba Jacka Podgórskiego, gdzie rzut rożny, do piłki podbiega Marcel Pięczek, to on dośrodkuje. Na długi słupek. Przeszacowane to dośrodkowanie. Pod bramki Rafał Gikiewicz. A zamykać to wszystko próbował Miłosz Trojak, ale nie miał szans sięgnąć po tę futbolówkę. Zaczynają Widzewiacy w polu karnym. Też koroniarze, ale wychodzimy świetnie spod tego pressingu. Hanousek indywidualnie. Hanousek. Szkoda, do nikogo ta piłka, ale uzyskujemy ją z powrotem. Nunes, Żyro, Fran Alvarez, Piętrze, przepraszam, Nunes, Alvarez, jest Castrati, indywidualnie strata, Trecho, Trecho. Z Błanikiem, teraz wybija Bartosz Kwiecień. Próbujemy pod własnym polem karnym wybić futbolówkę, ale spokojnie zastawił się Andrzej Cyganix. A na trybunach stadionu Przelej Piłsudskiego 138 popularne cztery trybuny, bawią się wszyscy kibice na stadionie. Niebezpiecznie, pomimo presji Szykałki, nie dał się przewrócić Hanousek. Uruchomiony Rondić, będzie groźnie, nie ma mowy o spalonym. Rondić walczy z Kwietniem. Żyro, bezpieczny wariant do Gikiewicza, szkoda, że nie udało się Imadowi wygrać tego pojedynku. Szykuje się zmiana. W drużynie Widzewa Łódź do wejścia szykuje się Juan Ibiza, wracający po urazie w ostatnich tygodniach. Trochę pracy z fizjoterapeutami, trochę zajęć indywidualnych, ale ostatni tydzień po sparingu z Górnikiem Łęczna, przepracowany już z drużyną i dzisiaj na pełnych obrotach może wejść do drużyny, do składu na boisko. Jest 63. minuta. Szykałka próbował zgrać, ale nieskutecznie. Pawłowski, no będziemy mieli przewagę. Pawłowski, no niestety dobrze przeszkadzają, tracimy piłkę. No najskuteczniejszy w tym wszystkim, niestety, rywal. Ale dalej, Widzewiacy. Lewa strona, dogranie, Pawłowski! Czy zamkniemy to? Nie zamieszanie, czy uderzymy na bramkę? Blokowany jest Fabio Nunes. I chyba z faulem na Miłoszu Trojaku. Trochę z niczego cała ta sytuacja, ale najważniejsze jest to, że zostajemy na połowie przeciwnika, że stwarzamy zagrożenie, bo każda taka chwila, każda minuta pod bramką Korony oddala zagrożenie na kontakt, na bramkę dla gości, a wiemy dobrze, że mogłoby to
No tak, Stempel, teraz widzę tutaj na powrótce Kanal Plus. Nie ma co. Spóźniony troszeczkę w tym wszystkim Fabio, ale gramy dalej. Dziekoński, dalekie wybicie. Wyjaśnia Hanousek. Zgrywa Pawłowski, Klimek. Obok niego przeciwnik. Niebezpiecznie, Trecho. Obok niego Szota. Szota zastawia się. Decyduje się na bezpieczne odbicie do boku. Błanik z autu. Trecho, Trecho. Radzi sobie widzę. Klimek. Bez straty. Dobrze, do Pawłowskiego. To będzie sytuacja. Pawłowski biegnie w pole karne. Dogranie do Rondicia. Dobrze, Trojak. Niestety, ale świetnie na początku. Nasz młodzieżowiec. Antoni Klimek. Nie dał się przewrócić. Wydawało mi się, że w tym wszystkim on straci tę piłkę, ale dobrze przeczytał całą sytuację. Bartek Pawłowski z lewej strony pokazał się do dogrania. Szkoda, że to ostatnie podanie nie było po prostu lepsze. Gramy dalej. Żyro, zamknięta korona na własnej połowie. Castrati. Spokojnie rozgrywamy. My się nie musimy już spieszyć. Mamy dwubramkową przewagę. To korona musi atakować. To korona musi strzelić. To korona jest w tym momencie na miejscu spadkowym. A Widzew robi to po prostu to, czego oczekuje się od faworyta w starciu z drużyną ze strefy spadkowej. Gikiewicz. Żyro. Castrati. I znowu spokojnie do Alvareza. Jest trochę miejsca. Pokazuje się Rondić. Piłka jednak do Nuniesza. Spokojnie. Alvarez znowu z Fabio. Ten pod presją rywala. Hofmeister. Daje sygnał kolegom do wyjścia z własnej połowy, ale jednak spokojnie ustawia się korona. Nie ma co oczekiwać na razie szaleństwa po tej drużynie. Szota bierze na zamach rywala. Świetnie. Pawłowski może się obrócić z piłką. Niecelnie do Fabio. Znowu będzie ponowna okazja dla Pawłowskiego. Tam wychodził na wolną pozycję Rondić. Widzę bardzo agresywnie. Znowu, ale na razie korona przy piłce, ale podoba mi się ambicja Widzewiaków. Teraz zastawił się świetnie Castrati. Dobre wyjście Gikiewicza i kolejna szansa na dogranie teraz. Próbował uderzać Trojak z dystansu, ale zabrakło umiejętności. Daleko wyszedł przed własne pole karne Gikiewicz. Pochwaliłem go za to, bo dobrze tutaj współpracował z Castratim. Jednak niecelne podanie mogło zaskutkować tym, że przed szansą stanęliby koroniarze, ale no, tak jak powiedziałem, no absolutnie nie było tego zagrożenia i to uderzenie nieskuteczne. Żyro. Gikiewicz. Do Cyganiksa. No, bawią się trybuny Serca Łodzi. Widzicie to pewnie przed telewizorami. Jeśli nie, no to trwają tak zwane cztery trybuny na stadionie Przelej Piłsudskiego 138. Wypełnione do ostatniego miejsca. Wszystkie miejsca na czerwono. Niebezpiecznie. Klimek znowu zaczarował. Na przekładki nad piłką. Z Podgórskim. Ten nie ma dzisiaj łatwego życia. Będzie faul. Świetnie zastawił się Klimek. No, myślę, że zapamięta tego piłkarza Jacek Podgórski. Przepraszam, tam Dominik Zator. Jakieś wulgaryzmy ze strony korony, ale to jest nieważne. Dośrodkowanie, mocna piłka. Zamyka to Żyro, ale od bramki Dziekoński. Tak jak mówiłem, cicho już w sektorze gości. Pojedyncze okrzyki wulgarne w stronę kibiców Widzewa, ale ci niewzruszeni bawią się, świętują, bo każdy mecz
na Widzewie to prawdziwe święto, a dziś tak naprawdę to główne danie świąt, finał Wielkanocy. Próbował zastawić się, rondić, lepiej w tej sytuacji Trojak, ale będzie out dla Widzewa. Alvarez. Castrati, Żyro. Wydawało mi się, że no wejdzie na boisko Juan Ibiza, ale na razie nie doszło do tej zmiany. Cyganik czeka na ruch któregoś z kolegów. No to robi wrażenie. Cały stadion zjednoczony w dopingu dla Widzewa. To jest naprawdę sól futbolu. Coś, czego nie spotyka się na wielu stadionach w Polsce. Jeden z takich obrązków, które stanowi prawdziwą wizytówkę Widzewa Łódź. Ta społeczność podźwignęła Widzew w najgorszym momencie, a dzisiaj dba o to, żeby na tym stadionie była świetna atmosfera, ale dzisiaj do tego poziomu na pewno dostosowali się piłkarze. Rondić świetnie się zastawił, Alvarez odgrywa do Nuniesza. Nuniesz uderzenie zablokowany przez Pięczka. No, wydaje mi się, że zarówno Alvarez, jak i Nuniesz trochę w złym tempie zdecydowali się na zagrania. No, wydaje mi się, że zarówno Alvarez, jak i Nuniesz mogli uderzyć szybciej. Teraz do piłki podchodzi Portugalczyk. Do zmiany szykuje się Jordi Sanchez. A także Petteri Forsell. Ciekawostka w drużynie Korony. Zawodnik, o którym mówiło się kiedyś, że waży ze 120 kilo. Teraz dośrodkowanie nieudane. Cyganix. Pawłowski. Dobra piłka. Dośrodkowanie. Wyskakuje Rondić. Czy zamknie to Fabio? Mamy rzut rożny. Chyba Marcel Pięczek. Jako ostatni. Gdzie kolejne dośrodkowanie. Fabio Nuniesz. Dobra piłka. Wyskoczył Rondić, świetnie wywalczył sobie pozycję do uderzenia. Mocna, mocna piłka. I to było ostatnie zagranie tego zawodnika w tym spotkaniu. I Imad Rondić poza boiskiem. Zasłużone brawa dla tego piłkarza na stojąco od całego stadionu. W jego miejsce Jordi Sanchez. Z boiska zszedł też Dawid Błanik. A na boisku Petteri Forsell, Pin, który w Ekstraklasie grał między innymi właśnie w Koronie w sezonie 19-20 w Stali Mielec. Długa piłka, wygrywamy ją. Alvarez, dobrze. Do Sancheza Rondicia nie ma już na boisku. Klimek. Pawłowski niebezpiecznie. Pawłowski zgrywa. No do kogo dojdzie ta piłka? Nieskutecznie Korona w defensywie. Ta piłka dotykana, muśnięta przez piłkarzy obu drużyn, ale niestety nikt nie skierował jej w stronę bramki Dziekońskiego, ale dalej widzę. Cyganis. Żyro. No, cały stadion na stojąco z głośnym śpiewem. No mogę powiedzieć, że ledwo słyszę sam siebie. Coś pięknego dzisiaj na trybunach Serca Łodzi. Już niedługo poznamy frekwencję w trakcie dzisiejszego spotkania. 73. minuta. Widzę, prowadzi po golach Imada Rondicia i Frana Alvareza. Żyro, Gikiewicz. Gikiewicz daleko, tutaj Sanchez powalczy, musnął tę piłkę, ale
Trojak chyba jednak zwycięski w tym pojedynku. Dziekoński, obok niego Pawłowski przeszkadza. Głodny gry, głodny bramki, pomocnik Widzewa. Teraz błąd Kastratiego. Konstantyn. Przeszkadza mu Żyro. Dobry mecz tego zawodnika, Forsell. Niecelnie, Fabio. Powalczy Jordi. Faul Jordiego na Zatorze, ale wydaje mi się, że... Przepraszam. Na Remakl. Niebezpiecznie, uderzenie, Remakl. Odgrywa Strecho, Remakl, przeszkadzamy, wybijamy, wypychamy, robimy wszystko, żeby nie uderzyć. Uderzenie, ale wprost w rękawice, wprost w dłonie Gikiewicza. To nie robiło wrażenia na Widzewiaku. I spokojnie do Hanouska. Jest miejsce. No jest luźniej teraz na boisku. Są przestrzenie. Jest szansa na dogranie w poprzek. Teraz Pawłowski. Pawłowski schodzi indywidualnie. Ach, błąd teraz Sancheza, ale ma okazję poprawić. Pawłowski, kto to zamknie? Zamykał to Nunes, ale trochę z nieprzygotowanej pozycji. Wydawało się, że chyba Sanchez na środku, którego ta piłka minęła, uderzy, ale... Fabio Nunes zamknął tę akcję, ale nieskutecznie. No ale tak jak powiedziałem, Korona teraz daje przestrzeń, daje możliwość, żeby poszukać podania, żeby indywidualnie zyskać kilka metrów, żeby zaskoczyć Dziekońskiego. Teraz lewa strona, Konstantyn. Młodzieżowiec. Jest! I niestety gol kontaktowy. No bramka z niczego. No i będzie jeszcze ciekawie w sercu Łodzi. I pora na informację o wypędzie. Jeszcze w sercu Łodzi. Głównie dla mistrzów. Obrad dla tego 14126 kibiców. Bramka z niczego i mamy kontakt. 1-2. Szykuje się podwójna zmiana w zespole Widzewa. Asystował Konstantyn, a strzelał Jeheni Szykałka, napastnik Korony Kielce. Za chwilę na boisku pojawi się Sebastian Kerk i Dominik Kun. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Daliśmy tlen Koronie. Bramka z niczego tak naprawdę, tak jak powiedziałem. Trochę zbyt biernie w defensywie, widzę. Teraz Korona może uwierzyć, że jeszcze w tym meczu może coś ugrać. Nie możemy na to pozwolić. 77 minuta. Hofmeister do Forsella, ten do Kwietnia, Trojak, teraz widzę na własnej połowie, Pięczek do Konstantyna, na szczęście niecelnie i Gikiewicz od własnej bramki. No nie mogę powiedzieć, że Korona zasłużyła na tę bramkę. Drużyna Kamila Kuzery wydawała się rozbita, ale tak jak skandują teraz kibice spod zegara, trzeba walczyć do końca. Teraz dobrze Nunes fauluje Pięczka. Kwiecień. Zator. Trecho. Remakl do lewej strony, Konstantyn teraz dobrze. Odgrywa tę piłkę Kastrati, Forsell. Hofmeister. Niebezpiecznie Pięczek. Pięczek obok niego. Kastrati pozwolił na dośrodkowanie. Kastrati ma okaz. Błąd! Kosowianina. Trochę zbyt krótko zagrana ta piłka do Żyry. Tam mógł się w to wszystko wplątać przeciwnik. No teraz... Wygrany pojedynek, w mojej opinii, Jordiego Sancheza po wybiciu przez Widzewiaków, ale faul na Hofmeisterze, żółta kartka. Podejrzę powtórkę. Znaczy no zastawiał się tutaj oczywiście, był kontakt z Hofmeisterem, ale
Żółta kartka to z mojej strony trochę za dużo za takie zagranie. Przykra sprawa, jak to mówi jeden z moich biurowych kolegów. No i znowu rzut wolny dla Korony. Znowu robi się niebezpiecznie. 79. minuta. Emocje w sercu Łodzi. Potrzebujemy bramki, dzięki której odskoczymy koroniarzom. Pięczek krótko z Trojakiem. Kapitan Korony. Kwiecień. Zator. Remaklu. Trecho. Przy nim Hanousek przeszkadza. Dobrze, widzę wiac. Ach, zabrakło centymetrów. Pięczek. Nie możemy pozwolić dośrodkować. Dobra piłka mocno strzelona w pole karne, ale trochę za mocno. I tutaj teraz Cyganik wybija daleko. Tam będzie Pawłowski. Hanousek wybija Kwiecień na aut. Szybko grana piłka do Sancheza. Znowu wybija Kwiecień. Odbudowują swoje szyki w defensywie koroniarze. Dobrze, zgrywa to Pawłowski. Presja Sancheza w polu karnym, ale Trojak dobrze się zastawił. Piłkę chwycił Dziekoński i znowu Korona. Na boisko wejdzie chyba też Da Silva, jeśli się nie mylę. Tak, no, trzej zawodnicy już w boksie czekają gotowi do wejścia. Zator. Forsell. Zawodnik obdarzony bardzo dobrą techniką, przeglądem pola. Próbuje to wykorzystać Korona. Cyganik. Przeszkadzamy. Będzie niebezpiecznie. Uderzenie. Broni, broni. Rafał Gikiewicz z problemami, ale odbija tę piłkę. Nie możemy pozwalać tak grać Koronie Kielce, bo to się skończy tragicznie dla Widzewa. Uderzał Zator, który zszedł do środka. 81. minuta. Będzie powtórzony ten stały fragment gry. Ogromne emocje dzisiaj w sercu Łodzi. Dobra, mocna piłka. Wybijamy. Dochodzi do głosu Korona Kielce. Uderzał chyba Hofmeister. Będzie potrójna zmiana w zespole Widzewa. Schodzi Alvarez. Za niego Kuhn. Wejdzie też Bartłomiej Pawłowski. Sebastian Kerk za niego. Brawa dla Franka Alvareza. A na boisku pojawi się również Luis Da Silva za Lirima Castratiego. Ważny moment. Chwila na złapanie oddechu. Przed chwilą doskonała interwencja Rafała Gikiewicza, który dobrze się ustawił i zablokował uderzenie Zatora. Dzisiaj Castrati, to on otworzył nam drogę do bramki przy pierwszym golu. Myślę, że przyzwoite spotkanie Kosowianina, wybicie Gikiewicza do nikogo. Da Silva przeszkadza, teraz Forsell próbował zgrać poprzek. Niebezpiecznie, widzę wiacy, tam dany Trecho. 82. minuta, Gikiewicz. Mamy teraz chwilę, żeby złapać kilka sekund. Ryzykownie, ale skutecznie. Korona bardzo wysoko. 83. minuta. Da Silva. Da Silva. Gikiewicz. Trecho zgrywa tę piłkę, za nisko zawieszona. Nie możemy tak eksponować piłki gdzieś daleko. Dobra akcja Korony, Forsell w narożniku, ofiarnie chyba Cyganik. Będzie out. Cała drużyna Korony Kielce na wysokości pola karnego Widzewa, nie licząc Xaviera Dziekońskiego.
Będzie długie, mocne dogranie z autu. To się dzieje. Wybijmy to, proszę panowie. Nie dajmy tutaj zgrać tej piłki niebezpiecznie. Co tu się dzieje? Rykoszet? Ratuje to Gikiewicz. Chyba nie ma mowy. Jest niestety rzut rożny. Duży chaos teraz w polu karnym Widzewa. Pozwalamy tak zgrywać te piłki. Nie ma takiego jednoznacznego powiedzenia stop, wybicia z naszej szesnastki. Robi się niebezpiecznie i znowu Forsell, numer 10. Zawodnik ściągnięty w miejsce Nono, mózgu motoru napędowego Korony Kielce, który doznał bardzo poważnej kontuzji. Dogranie na krótki słupek, wybijamy, jest niebezpiecznie, ofiarnie Sebastian Kerk, będzie kontra, Klimek, jest Sanchez, jest dwóch na dwóch, trzech na dwóch, a przegrywamy to przez Luisa, jest Sanchez niebezpiecznie, ustawiła się Korona, zwalniamy całą tę akcję i niestety zabrakło zdecydowania, uderzenia, duże rozczarowanie na trybunach, ale mamy dalej piłkę, Żyro, Nunes. Wydaje mi się, że trochę Da Silva spowolnił całą tę akcję, a zabrakło też zdecydowania Sanchezowi podjęcia ryzyka. Teraz Fabio sprytnie do Da Silva indywidualnie odgrywa to do Kerka, opanował piłkę. Kerk z problemami, tracimy futbolówkę. Teraz brawo Hanousek, Kerk przez środek, Da Silva świetnie zobaczył Klimka, Klimek opanuje tę piłkę, nie, z problemami, ale dalej mamy akcję, dalej możemy dograć, Klimek nie oddaje piłki Sanchezowi, Klimek, Cyganiks, dobrze, zamykamy Koronę, jest 85. minuta, kończy się już w zasadzie, Klimek, próba dogrania do Kerka, niecelnie wybija Korona, ale musimy sobie z tym poradzić, zastawił się Żyro świetnie, Kun przegrywa, nie, uzyskał piłkę, nie ma mowy o faulu, Forsell stracił szansę na przejęcie piłki, dogranie do prawej strony, Klimek, no bardzo aktywny dzisiaj, szarpie tam po lewej stronie, Klimek, zejście do środka, ależ gol Antoniego Klimka, ależ bramka, ależ on to zrobił, szukał tego uderzenia, zszedł do prawej strony i uderzył, jest proszę Państwa 3-1, nie zagapiłem się, śledziłem tę akcję. I Antoni Klimek, jeden z bohaterów naszych wywiadów w ostatnich tygodniach. Młodzieżowiec Widzewa Łódź. Zamyka tę akcję. I być może pozbawia marzeń, złudzeń Koronę Kielce. 3 Widzew, 1 Korona. Ależ to było uderzenie, no oglądam powtórki. Xavier Dziekoński rzucił się, wyciągnął, jeszcze chyba końcami palców próbował odbić tę piłkę, ale nie miał szans w tym uderzeniu. Świetnie przymierzył młodzieżowiec Widzewa Łódź, ale już on ma ułożoną nogę. Cieszył się Antoś. I oddajmy głos widzewskiej publiczności. Wielki kamień z serca spadł chyba wszystkim kibicom Widzewa zgromadzonym dzisiaj w sercu Łodzi. 17 100 serc na naszym stadionie. No i cóż, było gorąco, Korona złapała kontakt, była szansa. Mieliśmy przed oczami takie obrazki z wielu meczów z przeszłości, kiedy Widzewowi to prowadzenie się wymykało, ale mogę chyba powiedzieć, że to dzisiaj nie nastąpi i Widzew chyba dowiezie to prowadzenie. Na razie gramy dalej, Korona od ze środka. Cieszą się kibice Widzewa. Widzew, Sanchez, dobrze, do Nuniesza odgrywa Kun, Sanchez w dryblingu, ale niestety radzi sobie Kwiecień, ale przeszkadzają Widzewiacy, dobrze Kun. Hanousek. Kun.
Ciganix, Kun, Żyro, Da Silva, Herk. No teraz możemy sobie klepać do woli, no z ogromnym spokojem już to mówię, ale naprawdę Korona zdecyduje się jeszcze na wpuszczenie Daniela Bąka. Ze strony Widzewa na boisku pojawi się Ernest Terpiłowski. Żyro. Herk, świetnie, na jeden kontakt. Ograliśmy trzech zawodników Korony. Żyro, niczym rasowy playmaker, środy boiska, zablokowany przez wracającego Dominika Zatora. Teraz Konstantyn, Forsell, Zator. Przepraszam, to Martin Remakl. Teraz Zator. Kolor butów mnie zmienił, tak powiem szczerze. Kun wyjaśnia całą sytuację, próbę dośrodkowania. Sanchez, on to lubi, będzie okazja do pościgania się, powalczenia. No chyba jest faul. I tak, żółta kartka dla Bartosza Kwietnia. Fabio Nunes opuszcza boiska, w jego miejsce Ernest Terpiłowski, tak jak zapowiadałem. No i również Jeweni Sikawka. Poza boiskiem, a w jego miejsce Daniel Bąk. Trybuna pod zegarem włącza w doping również kibiców gości. Takie interakcje mogą się podobać ponad podziałami. Ale kibice gości, jacyś tacy nie są chętni do włączenia się. Ten doping. Dziewięćdziesiąta minuta, 4 minuty. Kibice Widzewa oczekują kolejnej bramki. No cóż, naprawdę spotkanie trochę scenariuszem przypomina mi starcie z Górnikiem Zabrze. Też prowadzenie dwubramkowe, kontakty rywala, trochę takiego przysłowiowego piłkarskiego smrodu, ale koniec końców wyjaśnienie całej sytuacji piękną bramką jednego z zawodnika Widzewa. Hofmeister prowadzi piłkę, środek boiska, do prawej strony Zator, Trecho, Hofmeister. Mała gra w okolicy środka boiska, długa piłka, ale spokojnie łapie piłkę Rafał Gikiewicz. Przypomnę, 17 100 widzów dzisiaj w sercu Łodzi, z tego około 5 tysięcy weszło na ten stadion dzięki zwolnionym przez karnetowiczów w wejściówkach. Wierzę głęboko, że wielu z was słucha teraz tej transmisji, więc ja z całego serca bardzo dziękuję i jestem wdzięczny za to, że udostępniliście te miejsca, bo dzięki wam ta marka serca Łodzi trwa. Konstantyn, on dzisiaj pokazał się z dobrej strony, teraz próbował wymusić, skutecznie wymusił faul. Wydaje mi się, że przegrał pozycję, ale niestety Da Silva chyba niepotrzebnie pomógł sobie rękami w tej sytuacji. Teraz w doliczonym czasie gry mamy kolejną szansę dla Korony, niebezpiecznie Forsell. To jest mniej więcej linia pola karnego, lewa strona. Dwóch, czterech, sześciu piłkarzy Korony w polu karnym. Mocna piłka na długi słupek, ale absolutnie nieudane. Przeszacowane to dośrodkowanie. Ja się rozglądam tutaj. Wielu zasłużonych postaci w Widzewie Łódź. Dzisiaj mogę powiedzieć też, że Wiesław Chodakowski, Dzisław Kostrzewiński, czyli zawodnicy z takiego najstarszego pokolenia Wielkiego Widzewa obecni na stadionie. Bardzo mnie to cieszy, bo szczególnie pan Wiesław no nie narzekał ostatnio na zdrowie, ale jest na szczęście z nami, więc to znak, że się poprawiło. Dużo zdrówka. Ernest Terpiłowski, prawy sektor boiska.
Terpiłowski, Kerk, widzę, chce czwartej bramki, fajne zgranie Kerka, próbował jeszcze tam piętą zmontować coś z tego Terpiłowski, nie udało się, Korona, widzę w pressingu, próbował zablokować Hanousek, jest out, została minuta, może dwie. Do końca regulaminowego czasu gry. Nie mam tutaj przed sobą monitora. Chyba minuta. I spokojnie, Gikiewicz. Da Silva, Kikiewicz, wybicie, Żyro, świetnie pojawił się na środku boiska, bardzo aktywny dzisiaj stoper Widzewa, praktycznie bezbłędny, Klimek do lewej strony, Cyganik zamknie to wszystko, a czy będzie gol? Nie, Terpiłowski świetnie pojawił się niczym środkowy napastnik, uprzedził Dziekońskiego, ale jego uderzenie takie na zamknięcie, niestety niecelne. Jakieś pomruki z sektora gości. Koniec w tym tumulcie. Aż ciężko było to usłyszeć. Końcowy gwizdek sędziego. Widzę, Łódź wygrywa z Koroną Kielce. 3-1 po bramkach Imada Rondicia, Frana Alvareza i Antoniego Klimka, honorowe trafienie dla żółto-czerwonych, zdobył Jeheni, Sikałka, widzę Łucia inkasuje punkty, 3 oczka zostają przy Piłsudskiego, Korona w strefie spadkowej, patrzę na fotografa Widzewa, dla którego Korona jest specyficznym rywalem, ale ze spokojem przyjął to zwycięstwo. Cieszy się Bartłomiej Derdzikowski, cieszą się dziennikarze. Dzisiaj stronniczy, za Widzewem. Ja dziękuję ze swojej strony za obecność w trakcie tej transmisji. I za chwileczkę słyszymy się w studiu pomeczowym. Za około 10-15 minut rozpoczniemy nasze studio z udziałem Piotrka Balei i Łódź.pl. Będę tam również ja, Jakub Dyktyński, który miał przyjemność skomentować dla Was to spotkanie, to zwycięstwo. Ogromne emocje, świetne widowisko w sercu Łodzi. Ja ze swojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom. Słyszymy się już za tydzień. Piast Gliwice przyjedzie do serca Łodzi. Dziękuję i do usłyszenia.
Witamy Was bardzo serdecznie w studiu pomeczowym. Ja nazywam się Elżbieta Jaworowicz, Krystyna Janda i Marzena Rogalska. Dobry wieczór, dzień dobry. A tak naprawdę Jakub Dyktyński, Krzysztof Sędzicki, WP Sportowe Fakty, Telewizja Toja i Piotr Baleja, Łódź.pl. Zgadza się. Dokładnie, udało się. Widzew wygrywa 3-1 w meczu 26. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Bramki strzelali i Mat Rondić. Antoni Klimek zakończył, a między nimi jeszcze Fran Alvarez. Honorowe trafienie Jevhenija Szykałki. Panowie, podstawowe wnioski po tym spotkaniu z waszej strony, Krzysiek. No, trochę się sprawdziło to, o czym mówiliśmy, bo tak. Mieliśmy, czy ja mam wyłączone? Być może, zaraz sprawdzimy. Jest wyłączone, czy mój? Słychać mnie? Jak mnie słychać? Dobrze, jest, dobrze mnie słychać. Halo, halo. Czyli trochę się sprawdziło to, o czym mówiliśmy, czyli tak. Chwaliliśmy Rondicia, jest bramka, chociaż to też moglibyśmy jego występ rozbierać na czynniki pierwsze. Druga rzecz, no jakiś tam klub z defensywy się przytrafił i nie mówię tu o Rafale Gikiewiczu, tylko no, o straconej bramce. No i co jeszcze się sprawdziło? Zdaje się, że Widzew dominował, bo dominował, chociaż miał, no, były takie momenty, gdzie Korona dochodziła do głosu i nie wiem, czy nie było tak, że kiedy Dani Trecho gdzieś tam był blokowany, to drżeliśmy o to, żeby nie było tutaj jakiejś straty punktu. Piotrek? No prawdę mówiliście. Myślałem, że to kłamał, ale jednak mówiliście prawdę. Jadąc tutaj, wracając z rodzinnych stron, ze świąt też tak myślałem, że liczę na dominację Widzę, bo to jest jednak Korona Kielce, która wygrała tylko jeden mecz w tym sezonie, o ile dobrze liczę. I to z LKS-em na początku, który tak. Oglądaliśmy i to dawno temu. Dany Trecho Maczeta. Dany tak Trecho jest. Maczeta tam wtedy zrobił piękną robotę. Dobrze grał Widzew. To się miło oglądało przez naprawdę długie fragmenty. Kontrola sytuacji, spokojne rozgrywanie piłki. Jasne, w tej drugiej połowie tam tej elektryczności się pojawiło całkiem sporo, szczególnie tutaj po prawej stronie boiska, gdzie był Castrati. Szybko to załatane po tej bramce i wydaje mi się, że takie mecze chcielibyśmy oglądać w wykonaniu Widzewa, bo to był ładny, efektowny mecz z ładnymi bramkami. Nie masz takiego poczucia, że to był mecz pod pełną kontrolą Widzewa, nie licząc tego momentu, kiedy Widzew, mam wrażenie, podarował gola Koronie, bo no niestety Lirin Castrati chyba został ograny. Szkoda, bo uważam, że to też nie był zły mecz tego zawodnika, ale gdzieś tam w pamięci kibiców takie momenty zostają, no i ta bramka jest na jego konto. Nie wiem, który z defensorów Widzewa tam nie dobiegł za Szykałką, no ale Widzew dał tlen rywalom. I z mojej strony wydaje mi się, że było to niepotrzebne, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mecz pod pełną kontrolą Widzewa. Zgadzam się w 100%. Widzew na dłuższe fragmenty tej kontroli nie oddawał. Był przy piłce, dominował, wiedział co ma robić. Były te dziwne fragmenty właśnie po 2-0, kiedy wydaje mi się, że już zespół poczuł się zbyt pewnie, tak? No to wyjście Rafała Gikiewicza dosyć dobrze to obrazuje, że tam się wkradła trochę nonszalancja i wydaje mi się, że trener zwróci też na to uwagę, że każdy fragment meczu trzeba jednak kontrolować. Przy każdym fragmencie meczu trzeba być uważnym, bo zawsze coś dziwnego się może przytrafić, zawsze gdzieś może być jakiś klops, jakieś przyspieszenie, nawet już tak zrezygnowanych piłkarzy, jak ci dzisiejsi z Kielc i coś wpadnie. Także no, oprócz momentu takiej drobnej słabości widzę w 85 minut trzymał kontrolę nad tym meczem. Zastanawiam się, Krzysiek, czy to jest to, o czym mówiliśmy, że Korona z jednej strony miała nóż na gardle, ale w pierwszej połowie mam wrażenie, że ona przyjechała tu przede wszystkim nie stracić bramki i poszukać czegoś ekstra. Nie wiem, czy ten sposób gry przyniesie Kielczanom utrzymanie. Boję się, że nie. Oczywiście to nie jest nasz problem z perspektywy Widzewa, czy Łodzi w ogóle, ale z mojej perspektywy zabrakło trochę dynamiki. Oczywiście plan ataku Widzewa po stałych fragmentach gry no, mógł przynieść skutek. Bartosz Kwiecień był bardzo blisko strzelenia bramki. Poprzeczka uratowała Gikiewicza, uratowała Widzew, no bo te stałe fragmenty właśnie, tu o czym mówimy, no to grane na krótki słupek, mocno bite, stanowiły bardzo duże zagrożenie, no ale brakowało mi też konkretu ze strony Korony w rozegraniu, więc pytanie, czy ten zespół jest gotowy, czy jest w stanie się utrzymać? No, to jest takie ekstraklasowe trochę wyrachowanie, to co miało być, czyli wydaje mi się, że właśnie przetrwać tak
przyjęliśmy sobie trochę, dzieliliśmy na kwadranse tę połowę. Pierwszą zwłaszcza, siedząc z Piotrem, czyli pierwszy kwadrans dla Widzewa zdecydowanie, drugi też, a chociaż nieco mniej, a trzeci zaczął się od tego strzału w poprzeczkę Kwietnia. Później i był taki moment, że Korona zaczęła dochodzić do głosu i na początku drugiej połowy też tak było, że te też stałe fragmenty, rzut rożny, znowu chyba Kwiecień, ile dobrze pamiętam. Tak, tam była seria chyba trzech czy czterech rożnych. I to, wszystkie były niebezpieczne. Tak, Gikiewicz piąstkował, był pod dużą presją. Tak, minął się raz z piłką, gdzie tam faktycznie zabrakło piłkarzom Korony no niewiele, żeby w jakiejś 47, 50 minucie. Ale czy to waszym zdaniem obarcza w jakiś sposób bramkarza Widzewa? No jeżeli wychodzisz, musisz być pewny, szczególnie, że to jest robione na piątce, więc no niestety drugi raz Rafał gdzieś tak mija się niebezpiecznie z tą piłką, powinien być w tym pewniejszy. Może jest to jakieś też złe ustawienie obrony, że gdzieś jest zablokowany, że gdzieś ci piłkarze rywala nie są wypchnięci z tej piątki, mają szansę powalczyć z bramkarzem. No ale nadal bramkarz w piątce jest królem i nie ma prawa przy takiej piłce się minąć. To też trochę przewidzieliśmy, że nawet jakby coś nie wyszło Gikiewiczowi, to i tak był, no właściwie to wyjście nie skończyło się, nie było konsekwencji w postaci bramki, nie było też tego po tym wyjściu w 67 minucie, chociaż też kusił los, no. I właściwie bramka no nie obciąża Rafała Gikiewicza, tak? Zupełnie nie. Nie, no tutaj nie miał szans. Nie może być do niego pretensji absolutnie, że... A poza tym kilka udanych interwencji w trakcie meczu, także jeżeli już tutaj jakoś robimy sąd nad Rafałem, no to też mecz na plus zdecydowanie. Kilka naprawdę dobrych piłek obronionych. Ta obrona też dosyć dobrze dyrygowana. No niestety błąd przy drugi chyba mecz z rzędu. Pojawia się ten błąd z wyjściem. Błąd w rozegraniu też wydaje mi się, że tutaj powinien trochę nad tą grą nogami popracować, bo też kilka razy zauważyłem, że ta piłka była niedokładnie dograna. No i taka trochę bramkarska nonszalancja, jeżeli chodzi o to wyjście i próbę rozgrywania gdzieś pod presją piłkarzy Korony tak naprawdę, bo to nie było tak, że Gikiewicz miał całą połowę wolną, tylko byli piłkarze Korony, którzy naciskali. On sobie wyszedł do połowy boiska i próbował piłkę rozgrywać i o mało to się nie skończyło. No też strzałem w stylu Radomiaka dzisiejszego. Ale z drugiej strony no też... No, zwróćmy uwagę, jakbyśmy tak zebrali do kupy. Stanie się światłość za chwilę, tak. I teraz jeszcze o drugie poproszę z drugiej strony. Tak. To już tylko ja mówię, tygórem przy zmienić teraz, żeby odbijać. Tak, brakuje teraz trochę. Od razu, ojej. Teraz. Tak. To teraz możemy. I tak Antoni Klimek zgasił światło rywalom. Tak tutaj nam się zaświeciło, ale to rzeczywiście też był taki moment, bo chciałem też przejść do tego wątku, trochę zmieniając temat, no bo rośnie nam superstar w Widzewie, nie? Jakby ja wiem, że mieliśmy tu już tylu zawodników, którzy budowali ogromne nadzieje, ale Antek miał już ten moment takiego piku, po którym mógł zjechać w dół, udzielił kilku wywiadów, pytano go o presję, mityczną presję w Widzewie, chociaż uważam, że ona istnieje, więc to nie jest tak, że to nie funkcjonuje, no ale jednak rzeczywiście to jest, no i Klimek no, strzela kolejne bramki, Alvarez to samo, no facet, jeśli mowa o kolejnym superstar, no to facet wyciągnięty gdzieś tam z drugiej ligi hiszpańskiej, no, mocny poziom, żeby nie było, ale facet no, strzela tylko z dystansu, przepiękne gole, no puszcza niepołomice po asyście Jordiego, mecz z Lechem Poznań, uderzenie z Legią Warszawa, dzisiaj, no to nikt się nie spodziewał uderzenia z takiej pozycji. A łącznie w sezonie chyba 5 bramek, a no już 4 te uderzenia no, z dystansu. Tak? No świetnie czyli, to wygląda. To tak wygląda. A z drugiej strony też widzimy, jak często przy tych sytuacjach ofensywnych Widzewa aż by się zachciało zakrzyczeć strzelaj, uderz, a Fran akurat to robi. No i to samo i trafia. I Klimek zrobił to samo, tak. No jeszcze był taki moment, że zastanawialiśmy się właśnie czy Tkacz, czy Klimek. Klimek miał dobre wejścia, no ale mówiono, że okej, no zadaniowiec, tak. Okazuje się, że dał mu szansę trener Myśliwiec od początku. Któryś raz już w tym sezonie i to zdaje egzamin. I myślę, że Klimek nie gra za to, że jest młodzieżowcem. Gra po prostu dlatego, że jest dobrym piłkarzem. No myślę, że to jest ogromny handicap mieć takiego piłkarza, który nie zaniża poziomu. Wiemy, że w przeszłości tak bywało, że ktoś, no nie chcę teraz wymieniać, ale powiedzmy Michael Amejo, czy Konrad Gutowski, niestety trochę Ernest Terpiłowski, no nie byli zawodnikami, którzy dawali coś ekstra, szczególnie na poziomie...
No, nie, ciężko mi to teraz oceniać, musielibyśmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, ale tak jak powiedziałeś, Klimek jest zawodnikiem, który daje coś ekstra i na pewno rywale muszą brać go pod uwagę przy analizie przedmeczowej, a dzisiaj, no myślę, że Jacek Podgórski, no to zapamięta nazwisko Klimka myślę, bardzo. Jacek Podgórski w podróży powrotnej do Kielc, Aviomarin. Odkręcić się musi, tak, rzeczywiście. Aviomarin, bo tam mogą droga być... Jest... Wspominam, że ta droga jest o Boże, przez ten Sulejów, o Boże. Tor Kielce. To nie jest, to tak, Tor Kielce, to nie jest prosta i łatwa droga, więc Jackowi Podgórskiemu tam na pewno nie ma stacji się, benzynowych. Przyda się Aviomarin. Tak, Antek Klimek, dzisiaj się nawet śmialiśmy, że powinien zostać nazwany Antoine Klimek. Tak dobrze dzisiaj gra. Wybitny dowcip. Ja tylko tak nie odpowiadam. Ja też spokojnie. I naprawdę to był fajny mecz, fajnie się oglądało i to jest przede wszystkim zawodnik, który się nie boi decyzji. Nie boi się podejmować właśnie decyzji, uderzyć z daleka, kiwnąć, wziąć jeden na jeden, trochę ten ciężar gry przyjąć na siebie, piłkę przytrzymać. To jest coś, czego polskim młodzieżowcom często brakuje, bo oni jak wchodzą, to próbują bardzo bezpiecznie. Zostańmy przy tym humorze. Polskim chłopakom nie brakuje luzu i to jest dowód na to, że tak ściągasz chłopaka z Opola, wychowanka Akademii Piłkarskiej Rejsa, Śląska, Wisły, Kraków. On tu przychodzi i potrafi zakręcić, ale naprawdę ten facet ma odwagę, chce uderzać. No też, szczerze powiedziawszy, ja bardzo trzymam kciuki za likwidację przepisu o młodzieżowcu. Myślałem, że Akademii Piłkarskiej Rejsa. Nie, do Akademii Piłkarskiej Rejsa nic nie mam. Przepis o młodzieżowcu powinien zejść, bo właśnie Antoni Klimek może być ofiarą tego przepisu, bo on za rok już młodzieżowcem nie będzie w przyszłym sezonie. No i pojawia się teraz problem, bo jest dobrym piłkarzem, no ale czy jest lepszym piłkarzem niż Fabio Nunes, czy Bartek Pawłowski? A no nie będzie mógł grać, bo musi być ktoś z M, żeby Widzew nie musiał płacić milionowych kar. Więc... Z drugą stronę, czyli nie będzie grania za M, za tę literkę M, tylko żeby wsadzić tego kogoś z M, no ale za jest... chwileczkę widzę, będzie mógł no, tasować w tym składzie, no bo jeżeli dzisiaj mamy zwycięstwo na koncie Widzewiaków, jest 35 punktów już, ktoś tam liczył, że chyba potrzeba 37, 38 do takiego utrzymania pewnego. Nie róbmy sobie tego, co w zeszłym sezonie. Tak, ale rzeczywiście no, jeżeli ten dystans będzie powiększany, teraz Widzew ma, jeśli sobie dobrze liczę, 11 punktów, 10 punktów przewagi nad strefą spadkową, tak, puszcza na 25, tak mi się wydaje. Korona jest w tej chwili. Tak, no to 24. Czyli 11. No to jest już naprawdę, wiecie, no Bayern Monachium, Bayer Leverkusen ma już tych punktów chyba 13, tak? No i już mówimy o pewnym mistrzostwie dla aptekarzy. No, no tutaj też możemy już chyba obracać się w jakimś takich schematach czy tezach, że Widzew no, jest bliski utrzymania. Tak, jakby nie ma co się jakoś tam wybitnie czarować, że ten Widzew utrzyma się na 100%, bo nie wskazuje nic, żeby ten kryzys się pojawił. Jest fajna gra, są wyniki, klątwa wiosny przełamana, w końcu Widzew wychodzi, gra na wiosnę. To jest pierwszy raz bodaj od czwartej ligi, trzeciej ligi, kiedy Widzew wiosną dobrze punktuje. Zawsze ta wiosna była no, dramatyczna. To trudna to nawet jest może za małe słowo. No, tak naprawdę wiosna w czwartej lidze była często wskazywana jako jedyna, w której odrobił stratę chyba 9 czy 11 punktów do lidera, awansował do do trzeciej ligi wtedy. No a teraz no, drużyna zadaje kłam temu wszystkiemu. To prawda i tak naprawdę jak patrzyłem, to przed tym meczem Widzew też się plasował gdzieś w połowie tabeli, tam 10., 9. miejsce, jeżeli chodzi o punkty zdobywane w 2024 roku. Więc to nie wygląda źle. To jest w tym momencie 13 zdobytych punktów, pewne miejsce w środku tabeli. No i chyba tak jak wszyscy zakładali, że Widzew ten sezon skończy na miejscach 10-8, to się wszystko może zmaterializować. Po dobrej grze będą pewnie lepsze pieniądze niż w zeszłym sezonie. Można dorzucić kilku młodzieżowców, żeby coś zgarnąć jeszcze z Pro Junior System. No i nic, tylko kupować. No i będzie też sprzedawane, no bo myślę, że gdzieś tam Antoni Klimek już zapisał się w kilku zeszytach. Na no pewno myślę, czołówki ekstraklasy, ale być może też drużyn z zagranicy. Wydaje mi się, że włodarze Widzewa no, nie będą chcieli tanio sprzedać tego piłkarza, chociaż
tak jak powiedziałem, odpukać, bo u młodzieżowców niestety zawsze faluje, jest trochę ta tak, forma, że to faluje. Mam w pamięci spotkanie z Zagłębiem Lubin wyjazdowe, po którym na Klimka spadła ogromna krytyka. Chłopak, podobnie jak w dzisiejszym spotkaniu, no też szarpał, wchodził w te indywidualne pojedynki, no ale niestety no gdzieś tam absolutnie nie były one udane i spadała krytyka, że tutaj powinien grać Tkacz czy coś. No teraz Tkacz ma ciężko, żeby wywalczyć sobie plac. No, zaczęły się oczekiwania wobec niego Klimka i myślę, że z jednej strony oczywiście każde takie zagranie, każda taka bramka to daje takie poczucie, że Klimek jest potrzebny, że zdaje egzamin, no ale z drugiej strony od niego się zaczyna wymagać. Skoro już tak zagrał dobrze w jednym meczu, to dlaczego w kolejnym? No, no taka jest prawda, no, zwłaszcza, że jest też piłkarzem ofensywnym, to też od niego się wymaga. A jeśli tego, chodzi o ofensywę, no to pora na kolejny osąd bohatera i Matrondić, no bo mówiliśmy o nim, Krzysiek, przed rozpoczęciem meczu w kontekście dobrej gry, defensywy, bycia pierwszym obrońcą, a dzisiaj no zachował się jak rasowy snajper, zrobił to, z czego jest rozliczany, przyłożył nogę po świetnej akcji z udziałem Castratiego, Alvareza i tak naprawdę widzę, przełamał defensywy Korony, która bardzo dobrze pracowała moim zdaniem w pierwszej części gry, w sensie, jeżeli odłożymy na bok, czy Korona miała zdobyć punkty 3, czy walczyć o pełną pulę, no to pracowali, no widzę, nie mógł przełamać tych szyków, a tutaj wykorzystano tą niedokładność w defensywie, no i Matrondić dołożył nogę i przyłożył tę nogę do zdobycia 3 punktów. Czyli dzięki tej bramce stawiamy plusa jednak przy Castratim, który zagrał do Frana. Tak. Fran to wiadomo, zagrał klasowo. Wydaje mi się, że Fran generalnie nieźle zagrał. Ale wydaje mi się, że jednak występ Rondicia ta bramka trochę uratowała, bo to tak, można było trochę narzekać że przez pierwszą połowę, że jest, ale w sumie to tak jakby go nie było, że pracuje, ale nic z tego nie ma. No to też wynika z tego, jak Korona pracowała w defensywie, musiała na niego bardzo uważać. Znaczy ona zagęściła wrażenie środek pola tak. I trochę odcięła go tak. Bardzo się możliwości. Tak. On nie, w ogóle rzadko bywał w polu karnym. Gdzieś próbował tej piłki szukać na jakimś 40-30 metrze. No też to nie wychodziło i ta praca szła trochę na marne. Tam na początku meczu była taka sytuacja, gdzie niewiele brakowało, żeby to jakaś piąta, siódma minuta, gdzie mógł strzelić bramkę. Trochę tego timingu dobrego zabrakło. No i faktycznie to był taki mecz, że gdyby nie ta bramka, można byłoby powiedzieć, że no Imad przeszedł koło tego meczu, ale no, jak teraz powiedzieć o facecie, który otworzył wynik, że no i przeszedł przede wszystkim miał jedną stuprocentową sytuację, on jeszcze pod koniec, przed zmianą, świetnie tak, poznała się w polu karnym, uderzył głową nad poprzeczką, z bardzo trudnej sytuacji, no ale tak naprawdę licząc takie dogranie od kolegów, no to stuprocentowa skuteczność. Tyle co miał, dzisiaj. to wykorzystał. Więc skończyło się groźnym. Cieszy mnie to, że Bośniak strzela, bo też była krytyka pod jego adresem. Widzewi oczekuje się, że ta aklimatyzacja jest krótka, nie? I że zawodnik wchodzi i od razu robi różnicę. Alvarez, Di Liberto, oni się świetnie przywitali z kibicami Widzewa. Zresztą Sanchez, który zmienił Imada, też mieli te wejścia dobre. No i właśnie Sanchez wrócił do gry po kontuzji. No i też mam takie mieszane uczucie, jeśli chodzi o Katalończyka, bo był często pod grą, już ta defensywa Korony była poluzowana, już były przestrzenie kilkukrotnie, czy to Pawłowski, czy Klimek, czy Alvarez mogli penetrować te szyki, no ale było, mam wrażenie, jedna albo dwie sytuacje, w której wydaje mi się, Sanchez mógł lepiej się zachować. Mi została jedna taka w głowie, gdzie zamiast przyjąć piłkę i próbować się odwrócić w stronę bramki. On próbował jakichś dziwnych przerzutów, jakiegoś podbijania tej piłki, no zupełnie bez sensu, gdzie trzeba było zagrać prostą piłkę i tam naprawdę mógł się znaleźć oko w oko z Dziekońskim. Ta sytuacja, w której jeszcze Da Silva do niego dogrywał, to była kontra, widzę, był chyba w 4-3, dogranie do narożnika pola karnego. Da Silva trochę niedokładnie dogrywał, tak, ale on zatrzymał tą piłkę zupełnie, no, poczekał, aż dało się Korona. Słyszeć rozczarowanie całego bardzo. Stadionu, że nie zakończyła się ta akcja strzałem.
Zarobił jeszcze żółtą kartkę. Sanchez moim zdaniem absolutnie niezasłużenie, bo rzeczywiście dotknął lekko łokciem Hofmeistera, no ale no nie wydaje mi się, żeby to później, był cios. Później się odwdzięczył. No tam się chłopaki tam bardzo dołożył, dużo, tak, tak. Dołożył dużo od siebie przy tym, jak zawodnik Korony też, też zdobył żółtą kartkę. Ale nie trzeba za wiele, żeby Jordiego zdenerwować. Nie, to prawda. Wiele nie trzeba, ale Jordi, jeżeli byłyby rozdawane jakieś punkty za dobre aktorstwo, to dostałby. Za styl. Za styl byłoby sporo. Dzisiejsze spotkanie, powoli mam już informację, za chwilę będziemy łączyć się z salą konferencyjną, gdzie rozpocznie się pierwsza część briefingu po dzisiejszym spotkaniu. Na początek szkoleniowiec Korony Kielce. Wydaje mi się, że będzie to Grzegorz Opaliński. Dzisiaj przypomnimy Kamil Kuzera. Z perspektywy trybuny prasowej obserwował spotkanie. Nawet spotkaliśmy kartę. Go tutaj. Tak, no siedział sobie, no ale nie miał takiej pozytywnej miny, chociaż Korona w drugiej połowie, no ofensywnie wyszła, dwie zmiany, kilka minut po rozpoczęciu drugiej części gry, taki impuls, no bo już nic nie mieli do stracenia, tak, czy przegrałem 1-0, 3-0, ruszyli do ataku i wydawało się, że jest szansa na to, żeby tu ukłuć Widzew. Wydawało się, że druga bramka Widzewa zamyka to spotkanie, no ale koniec końców Korona jeszcze sztych dała radę wyprowadzić i zastanawiam się, czy to nie jest jednak lampka ostrzegawcza dla Widzewa, że dzisiejszy mecz był z rywalem słabym, ale z każdym lepszym te potknięcia czy asekuracja będą bardzo, ale to bardzo punktowane. Pewnie, że tak. Chociaż zwróćcie uwagę, jak wszystko się ładnie zaczęło układać właśnie po tej drugiej bramce. Czyli już ta defensywa Korony też się zaczęła sypać, bo tam jeszcze kilka okazji było, zanim się zaczęło dziać źle pod bramką widzewską. Klimat, atmosfera, cztery trybuny już tak naprawdę właśnie... No zabawa, przecież, zabawa. Jest zabawa już, ale no właśnie to jest to, że strata czujności na moment. To się zaczęło wszystko dziać tak 60 któraś minuta, no to jest jeszcze dużo czasu, dwie bramki w tym czasie można zdobyć, mówię z perspektywy Korony, żeby wyrównać. Był taki moment i to jest tak, że nie wiem, czy trenerzy to wiedzą, czy oni to zakładają, że nie da się przez 45 minut każdej połowy napierać, atakować, cisnąć przeciwnika. Zawsze będzie taki moment rozluźnienia, czy on potrwa 5 minut, czy 10, no ale tutaj się też to sprawdziło, czyli będzie taki moment, że można będzie zagrać jedną długą piłkę, gdzieś zagrać może w pole karne, gdzieś może poszukać jakiegoś dośrodkowania i Korona to robiła, także też może stosując tę logikę albo to, co powiedzieliśmy już dzisiaj, gdyby w drużynie Korony był taki Imat Rondić, który by dostał dwie piłki albo jedną i jedną wykorzystał, tak jak Szykałka. Szykałka dzisiaj wykorzystał, chociaż on trochę w cieniu był drugiego napastnika. Wydaje mi się, że Adrian Dalmau był trochę aktywniejszy, ale też on grał trochę za plecami, mam wrażenie, Szykałki. No może musiał, to powierzchowne, no ale... Musiał trochę, no bo Korona była wycofana dzisiaj. No taka jest prawda, że to co szukali, to szukali po kontrach albo po stałych fragmentach. I to też... Nie chcę mówić, że to już skreśla tę drużynę absolutnie w ekstraklasie. Na przykłady chociażby Stali Mielec pokazują, że można te stałe fragmenty opanować tak bardzo do perfekcji chyba, że wszystko się będzie kręciło wokół tego i będzie, no to liczyliśmy chyba, że Stal jest, jakby zrobić tabelę wiosny, to chyba na drugim miejscu za Jagiellonią. No i Widzew też w czołówce, myślę teraz, tak. Spokojnie utrzymał się. Ja tutaj przeglądam powiadomienia w sprawie konferencji i wiem, że już za chwileczkę zaczynamy. Przed Widzewem mecz z Piastem Gliwice, ale tu już chyba mikrofony w ruch. Tak, jest już Marcin Tarociński, on tutaj przestawia niczym wytrawny szkoleniowiec na planszy szachowej. Zasiedli. Mamy trenera drużyny Korony, mamy rzecznika Widzewa Łódź, dziennikarzy również, Daniel Sobuń również w kamerze. No właśnie. Wszyscy są w gotowości, zasiedli. Siadamy głęboko w fotelach. Tak, zaczynamy. I myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby już przekazać głos naszemu rzecznikowi Marcinowi. Jesteśmy gotowi? Panowie? Marcin Darociński, Widzew Łódź. Witam serdecznie na konferencji po meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Koroną Kielce. Mecz wygrany przez Widzew 3-1. Bardzo proszę opinię pomeczową trenera drużyny gości, pana Grzegorza Opalińskiego. Bardzo proszę, panie trenerze.
Witam Państwa serdecznie. No, przegraliśmy mecz i to jest najważniejsze podsumowanie. Nie weszliśmy dobrze w ten mecz. Początek gospodarzy nas trochę zdominowali, jednak z każdą minutą jakoś było coraz lepiej. Wydawało się, że opanowaliśmy sytuację. Zaczęliśmy dłużej utrzymywać się przy piłce i nagle straciliśmy bramkę do szatni, która no, niewątpliwie no, żadna drużyna, każda drużyna można powiedzieć, która traci bramkę do szatni, no, na pewno ma to jakiś też negatywny wpływ, prawda, nawet na wyjście na drugą połowę. No na pewno gospodarze mieli w drugiej połowie sytuacje strzeleckie, głównie w fazie przejściowej, gdzie po strzelaniu bramkę przez Szikiego, no zespół uwierzył i faktycznie wydawało się, że pójdziemy za ciosem i zdobędziemy jeszcze kolejną bramkę, może wyrównującą. Zaczęliśmy się naturalną rzeczą, to było, że zaczynaliśmy się otwierać i Widzew miał swoje sytuacje. No i po jednej z takich akcji straciliśmy trzecią bramkę, która można powiedzieć, że odebrała już nam nadzieję. No mamy świadomość, w jakiej jesteśmy sytuacji. Wiemy, że zostało nam 8 ważnych, no bardzo ważnych, najważniejszych meczów i na pewno no musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby utrzymać Ekstraklasę dla Korony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz o pytania do trenera Korony. Tradycyjnie proszę o przedstawienie się i podanie redakcji, jaką państwo, nazwę redakcji, jaką państwo reprezentujecie. Mam rozumieć, że wypowiedź trenera Grzegorza Opalińskiego wyczerpała tematykę tego spotkania, jeśli chodzi o ocenę ze strony Korony Kielce. Czy jest jakieś pytanie? Jeśli nie, dziękuję serdecznie panie trenerze. Na tym zakończymy pierwszą część dzisiejszej konferencji. Za chwilę do państwa dyspozycji będzie trener Widzewa Łódź, Daniel Myśliwiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wracamy po konferencji prasowej z udziałem szkoleniowca Korony Kielce. Ze mną jest Krzysztof Sędzicki, WP Sportowe Fakty /TVToya. Po krótkiej przerwie. No, przerobiliśmy praktycznie całe to spotkanie. Czekamy na drugą część konferencji po dzisiejszym spotkaniu. Mam wrażenie, że na duży plus jeszcze w Widzewie, jeśli analizujemy sobie w ogóle to spotkanie, zasługuje para stoperów, bo abstrahując od straconej bramki, gdzie tam trochę chyba nikt nie spodziewał się, że coś z tej akcji wyniknie i trochę zaspali nasi stoperzy w asekuracji Castretiego, no to jednak Szota i Żyro w ostatnich spotkaniach naprawdę biją pewnością siebie, w mojej opinii, i naprawdę dobrze to wygląda. Jeżeli mamy w obwodzie jeszcze Ibizę jako widzę, no to zaczyna to wyglądać naprawdę, naprawdę bardzo fajnie, ta rywalizacja nabiera rumieńców. Jeżeli byśmy wyłączyli z tego te stałe fragmenty, to rzeczywiście bym się zgodził, bo jednak okazuje się, że można jakimś dośrodkowaniem zrobić zagrożenie pod widzewską bramką. Tam się trochę się nam taki kocioł też robi momentami, ale powiedzmy, że no generalnie gdybyśmy wzięli wszystkie za i przeciw, to rzeczywiście zgoda. Tak i jeden i drugi, Mateusz Żyro i Serafin Szota chyba byli, też musieli sobie trochę zapracować na takie zaufanie, bo raz, że myślę, że Mateusz Żyro był postrzegany przez pryzmat brata, Serafin Szota bardziej przez pryzmat tego, że grał tutaj w Mistrzostwach Świata U20 i to właściwie stąd się to wszystko tak zaczęło na tym powiedzmy większym poziomie. I dopiero z czasem oni też musieli się ze sobą dotrzeć. Może, no myślę, że to nie bagatelna też rola Rafała Gikiewicza, który po prostu też im, myślę, dużo podpowiada. Znaczy, mając takiego faceta w tyłach, na pewno gra się pewniej. No oczywiście, że tak. I pamiętajmy, że w drugiej części gry chyba Zator albo Remakl, nie pamiętam dokładnie, ale mieli doskonałą sytuację, w której co prawda Gikiewicz raczej odbił piłkę przed siebie czy w bok, ale dobrze się ustawił i to uderzenie na krótki słupek zablokował, ale tak mam w pamięci, że jednak popisał się taką jedną przynajmniej dobrą interwencją w trakcie tego spotkania.
Ale rzeczywiście mnie imponuje szczególnie Mateusz Żyro tym wyprowadzeniem piłki i takim czytaniem gry i takim wysokim ustawieniem w wielu sytuacjach. Pomijając te fragmenty, gdzie oczywiście liczą się centymetry, mówię o tych ofensywnych, to w wielu momentach, wariantach ten facet potrafi grom na jeden kontakt, wyprowadzić groźną sytuację razem z wahadłowymi, znaleźć się gdzieś na środku albo pod polem karnym przeciwnika i stworzyć zagrożenie. Brakuje mu jeszcze, powiedzmy, techniki typowej dla zawodników z formacji ofensywnych, ale naprawdę robi to wrażenie. Pytanie, czy trochę rywal mu w pewnym momencie na to nie pozwolił, no bo mu się koronie bliżej teraz do drużyn pierwszoligowych niż czołówki Ekstraklasy. No tak zdecydowanie wychodzi, bo zresztą no, weźmy też pod uwagę, kiedy mówimy o tych akcjach ofensywnych Korony, no mimo wszystko zawsze gdzieś by się chciało wpleść tego Nono, którego nie ma i nie będzie przez ileś miesięcy. No już w tym sezonie w Ekstraklasie no właśnie, raczej więc, na pewno. Więc to też z tym jakieś nadzieje były wiązane. Nie wszyscy też do końca zdrowi, bo wiemy, że Daniel Trecho i Piotr Malarczyk się wyleczyli, ale to jest tak świeżutko, a lista nieobecnych jeszcze trochę tam parę nazwisk było. Ja powiem tak, myślę, że o wielu piłkarzach czegoś się dowiedzieliśmy w sytuacji, kiedy Widzew rzeczywiście prowadzi grę, jest faworytem meczu, gra u siebie, wszystko się układa. To, co mówiliśmy, ta 60. tam któraś minuta, kiedy już naprawdę wszystko wyglądało, że to już nic złego się nie ma prawa wydarzyć. No i było ostrzeżenie w postaci bramki, powiedzmy, i momentu dekoncentracji, ale Widzew świetnie na to odpowiedział i to też zasługuje na pochwałę. A z drugiej strony, też, gdybyśmy mieli spojrzeć, ile jeszcze jest tych meczów z takimi drużynami z góry. No bo już Śląsk był, Jagiellonia była. Nie no, teraz terminarz. Legia była, tak. Zostaje chyba Raków. Raków-Lech. To są takie dwa mecze z górą tabeli. W pozostałych to będzie, no nie chcę mówić, że będzie wyglądało tak jak tutaj, bo mecz meczowy nierówny ale zawsze. Oba te spotkania masz u siebie, to jest ważne. To jest dodatkowa rzecz. Przetrwał bardzo trudny terminarz na samym początku rundy, no bo umówmy się, konia z rzędem temu, kto ten terminarz przyjmował ze spokojem. Zaczynaliśmy z Jagiellonią, kandydat do Mistrzostwa Polski, porażka. Potem derby Łodzi, starcia z Legią Warszawą, Górnikiem Zabrze. Wydaje mi się, że wielu kibiców bardzo obawiało się tych spotkań i no, to jest ekstraklasa, te mecze są bardzo wyrównane i wszystko wskazywało na, znaczy była szansa na to, że równie dobrze Widzew mógł mieć po tych meczach jeden punkt, dwa punkty, a wyszedł bilans całkiem dobry. Mamy już trenera Daniela Myśliwca, prowa który prowadzi czyli bez tej emocji głos. Meczu o punkty. To jest czas na takie spojrzenie z szerszej perspektywy i tak jak było po pierwszych pięciu kolejkach, tak teraz chciałbym zwrócić może uwagę Państwu na to, jak pracują moi piłkarze albo jakie są efekty ich ciężkiej, a praca ze mną do przyjemnych nie należy, ciężkiej pracy. Porównać poprzedni mecz nasz z Koroną. Sparingu Państwo nie widzieli, tam już było widać zalążki naszego, powiedzmy, progresu i progresu moich piłkarzy, ale wtedy, mówiąc bardzo kolokwialnie, to tam bez sztycha byliśmy. Zdobyliśmy bramkę po karnym, gdzieś indywidualny, o ile dobrze pamiętam, dribbling Juliana Szechu. Wywalczyliśmy tam punkt, na który tak średnio powiedzmy zasłużyliśmy, a teraz było chyba widać po nas, kto grał po swojemu. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo nawet jeżeli nie ma co ukrywać, było w drugiej połowie, nawet przy wyniku 2-0, trochę więcej emocji niż powinno być przy takim przebiegu meczu. To coś, co mnie bardzo cieszy, w poprzednich takich sytuacjach, gdzie prowadziliśmy 1-0 po fajnej grze, nie mieliśmy na tyle odwagi, żeby kontynuować tą odważną grę od bramki, gdzie nawet Giki niejednokrotnie podał do Marka, Marek pod ogromną presją przy naszym polu karnym wychodził z tego i generalnie my wychodziliśmy spod tego pressingu Korony. To mnie bardzo, bardzo cieszy i myślę, że bardzo mnie to też cieszy, że piłkarze dostali za to dobrą nagrodę. Oczywiście fruwać nie będziemy po tym zwycięstwie, bo też błędy się pojawiły, których nie chcielibyśmy popełniać i niestety najwięcej z nich wymieniłbym u siebie, ale nie wiem, czy Państwo będą torpedować, czy dzisiaj mi odpuszczą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, teraz przechodzimy do pytań do trenera Daniela Myśliwca. Tradycyjnie proszę o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji, którą Państwo reprezentujecie.
W pierwszej części konferencji pytań nie było. Ja rozumiem, że jest 1 kwietnia, ale będę zaskoczony, jeśli tym razem takowych zabraknie. Robert Świeczko, Telewizja. To ja, panie trenerze, tylko jedno pytanie. Ja bym chciał, żeby trener powiedział nam, co się stało przy stracie tej bramki. Gdzie i kto, no może nie kto, gdzie poszły błędy, że pozwoliliśmy na to środkowanie i tam w kryciu też chyba coś nie zagrało. Myślę, że nie trzeba być ekspertem, żeby tutaj mieć jakieś półśrodki, powiedzmy, albo pół takie obserwacje nie do końca konkretne. Byliśmy po fazie ataku, nasz skrzydłowy, w sumie to, ile dobrze pamiętam, to nawet nasi piłkarze Fabio z Jordim się spóźnili, w sensie zmienili się pozycjami, przez to Jordi chyba trochę za późno wywarł presję na bocznym, na pięczku. Lirim ustawił się zbyt wysoko jak do piłki otwartej, zdecydowanie przez to przegrał pozycję i później w polu karnym też byliśmy odrobinę spóźnieni, bo zaskoczeni tym, że ta piłka tak łatwo przeszła prawdopodobnie, ale i tu błąd najbardziej oczywiście klarowny wtedy będzie i obwiniać wszyscy na pewno będą Lirima, co jest normalne i tutaj to jest a propos tych błędów, które popełniłem, to jest coś, co ja też przespałem, bo w tym tygodniu, nie tylko w tym tygodniu, ale w poprzednich tygodniach tu mieliśmy dziwne urazy, powiedziałbym dziwne, dlatego się śmiałem trochę przed konferencją, że ktoś wrócił, ktoś później znowu odszedł i tak dalej po wyniku jakichś tam drobnych urazów. I dlaczego o tym mówię? Bo przykładowo Mato zagrał kapitalny mecz z Górnikiem i to tylko rywal z niższej ligi i to tylko sparring, ale robił świetne rzeczy jak po takiej przerwie i był przygotowany do podstawowego jedenastki ze względu na to, że Zielu boryka się ze swoimi problemami. Lirim dopiero wrócił po dłuższej przerwie i przez to Lirim wskoczył do składu, gdzie w sensie technicznym, taktycznym był bardzo dobrze przygotowany, tylko przespałem moment, w którym jego ciało zaczęło reagować wolniej i to jest oczywiście na nim będziemy, wszyscy będą prawdopodobnie wieszać psy, że to jest piłkarz, który gra słabo, że popełnił błąd, przez niego mogliśmy przegrać, a to jest ewidentnie moje niedopatrzenie. Zgubiłem ten moment, w którym on nie mógł reagować tak, jak reagował w pierwszej połowie i po pierwszym zasadzie błędzie takim nietypowym dla niego technicznym, gdzie nie do końca dokładnie to dograł do Żyrko i tam też trochę było, no przeciwnik miał szansę wyprowadzić jakiś kontratak. To był już ostatni dzwonek, żebym dokonał zmiany, a zmiany oczywiście, jak zresztą jednemu z piłkarzy powiedziałem, że wpuściłbym cię szefie, bo zasługujesz wcześniej na granie, ale chłopaki grają tak dobrze, że no, nie powinienem też tego robić zbyt wcześniej i stąd przeciągnięty znów po mojej stronie moment, ale myślę, że wyczerpałem temat. Mam nadzieję, że wszyscy będą wrócą nie tylko prawi obrońcy, ale takiej do pełnej rywalizacji, bo to widzę, jak działa na niektórych piłkarzy bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy mamy kolejne pytanie? Jak widzę, nie. W takim razie na koniec jeszcze informacja. Przypomnę dzisiejsze spotkanie w sercu Łodzi, czyli to główne danie świąt, jak reklamowaliśmy ten mecz. Obejrzało 17 126 kibiców. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i bardzo dziękujemy tym kibicom, posiadaczom karnetów, którzy dzwonili rekordową, bo około 5000 karnetów, dzięki którym kibice ich nieposiadający mogli dzisiaj kupić bilety i dopingować zespół z trybun w sercu Łodzi. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, panie trenerze. I tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze studio pomeczowe. Ja dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy byli na stadionie. Przyłączam się do słów Marcina Tarocińskiego, który podziękował kibicom, którzy zwolnili miejsca w tym okresie świątecznym. Dzięki temu niecałe 5 tysięcy kibiców mogło wstać od stołu i delektować się głównym daniem świąt. Pod tym hasem rozegraliśmy ten mecz. No i Krzysiek, myślę, że tym słowem kończącym to zdecydowanie było danie główne tegorocznej Wielkanocy. Tak jak powiem szczerze, nie jestem zwolennikiem grania w święta, tak rzeczywiście to było danie, nawet bym powiedział lekkostrawne, takie przyjemne, eleganckie. No, ja myślę, że nawet pozostał lekki niedosyt po tym meczu. To Bigosik wiedzie zaraz. Dokładnie, albo Sałatka Jarzynowa. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Krzysztof Sędziński, WP Sportowe dziękuję. Fakty. Kończymy studio pomeczowe. Ja nazywam się Jakub Dyktyński. Do usłyszenia. Cześć.